Siema, słuchajcie, na wieczornym live'ie. Siema, Bartek. Słuchajcie, dzisiaj, no wcześniej, i to dużo wcześniej, bo 20:30 przeważnie zaczynam, ale dzisiaj jakoś tak mi się tak wyszło, że jest godzinkę wcześniej. I to, no i wczoraj skończyłem na live'iku, wyciągnąłem Twinstera z bagna, kolobem, tym co macie właśnie tutaj na... No, którego tu widzicie, nie? Kolob w ogóle z aktywnym zawieszeniem to teraz jest monster, zajebista ciężarówka, zajebista, po prostu przezajebista, mi się mega podoba. Ale zobaczmy, co tutaj jest jeszcze do... No, ja tutaj mam w ogóle dużo do ogarnięcia, nie? Bo to przecież jak wczoraj dużo kontraktów nie zrobiłem. Ale zobaczę... Zobaczę, co jest najbliżej w ogóle garażu, bo zobaczcie, jaka to jest w ogóle bogata mapa, ile tego tutaj jest, nie? Jest naprawdę mega bogata. O, części serwisowe, to ja może skończę tą tutaj misję. To było nie. Nie, to nie to. Też nie to. Też nie to. O, to będzie to. No. To tą misję, bo to mam blisko, nie? Dwa kroki w zasadzie, żeby tam podjechać. Nie wiem, czy dam radę, wiesz? Nie wiem, czy dam radę. No chociaż jutro nie muszę młodego zawozić do przedszkola. To nie wiadomo, jak to będzie. No w zasadzie tak, no bo dzisiaj piątek, piątunio, nie? Wszyscy wolne. Znaczy wszyscy. Ci, co mają wolne, to mają wolne, nie? Jutro. Dobra, czekaj, co ja miałem tutaj zrobić? Aha, właśnie się zamyśliłem, a na myśliciela nie wyglądam. o. No, mamy Westerna. Jestem z podnośnikiem. Pewnie nie da rady. Ktoś pewnie się wypierniczy jako western. Ale to jest całkiem niedaleko, nie? Jak u niego spala? 10 litrów spalanie, kurna. Tak trochę dużo, no. I to z wyłączonym napędem na wszystkie koła 10 litrów wciskał, nie? Dużo. No to już napęd na wszystkie koła musi iść. A, czekaj, gdzie ja tam? Bo ja pamiętam, że tutaj się waliłem tą... Bandytem, nie? Bandytem się waliłem. Ja tutaj zostawiłem ten pakunek, on tam sobie leży cały czas. O. Gdzie to jest? Aha, leży. Tylko czy... Kurde, ja tym też się wypieprzę zaraz. Tu są takie tereny, ale jak tu skręcę, o. Tu sobie zawinę na drzewie. No nie, no panie, ej. Kurde, ten Western też w takim miejscu ma ten hak. Thank you.
Nie ma to jak zacząć live'a od wypieprzenia się Westem Starem, nie? Dobra. Dobra. Ten ma tylko dźwig. Aha, temu nie można podnośnika, tylko sam dźwig jest. Pu, 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 pu. Wyciągarka jest, dobra. No i proszę, ciężarówka, która ma napęd 8x8 i w porównaniu do Western Stara 350 litrów, a nie 290. I zobaczcie, że ona w tym odcinku teraz, w którym Western Star palił 10 litrów na napędzie tylko na tylną oś, to Azo 4,6 litra, nie? O, w tym miejscu dychę palił Western Star. Azo nawet piątki nie ma. O, czekajcie, przez te błoto jak przejdzie. 5, 6. No do 7,1 maksymalnie mu wzrosło średnie spalanie. I patrzcie, na 4,7. To jest Azo właśnie. To jest topowa ciężarówka w SnowRunnerze. Tutaj średnie 9,5 maksymalnie było. Siema Dawid, siema. Dzisiaj wyjątkowo wcześniej. Wyjątkowo, zawsze tak 20.30 zaczynamy, dzisiaj jakoś tak wcześniej wyszło, a poza tym piątunio, nie? Więc w piąteczek można było troszeczkę tak. Nie no, prawda jest taka, że mój najmłodszy bomber szybko poszedł spać o 19.20, więc mogłem sobie po prostu pozwolić na lajpika wcześniej. No i proszę, ta sama sytuacja co z Western Starem, tylko że tym razem bez wywrotki, nie? Jakiego moda? Wiesz co, Dawid, ja w ogóle bez modów gram, wiesz? Ja w ogóle nie... Ja mam wersję... Ja gram na Xboxie One S i ja w ogóle modów nie mam. A modów jeszcze nie ma na konsolę. Dopiero będą, nie wiem, za 2 tygodnie. Za miesiąc może. A, moderatora nie daje. Nie daję, bo tutaj u mnie na tym kanale nie ma aż tyle osób, żeby moderator był potrzebny, nie? Jak będzie na live jest 500 osób, to wtedy na pewno moderator się przyda. A w tej chwili, jak jesteśmy tak, wiecie, okazyjnie, nie? To nie ma sensu na moderatora, nie? No, co ten dźwig tu mi wyprawia? No. No. Co jest grane?
Te ruskie dźwigi coś są popierdzielone. A zresztą, przecież on już tutaj ma to. Dobra, teraz będzie najciekawsze. Bo w tym miejscu... W tym miejscu, słuchajcie, ja się wypierniczyłem przecież tym bandytom, nie? O tutaj dokładnie, jak tu próbowałem przejechać. Wiecie co, ja może zrobię tak, że jest tu... O! To nic nie dało. O, to będzie dobre. To będzie dobre, bo nie dość, że się wciągnę tutaj, to jeszcze zapobiegnę przebrodce. No poza tym Azov. Azov, słuchajcie, Azov jest taką specyficzną ciężarówką, bo on jest bardzo wysoki, ale naprawdę, o dziwo, jest mało wywrotny. No, mało wywrotny i się nie wywróć się tutaj, żeby nie było. O, widzicie? Kurna, świetny jest po prostu. No, bez sensu, 200 subów i... Nie, jeżeli ktoś ma ten... Jest youtuber, który... Są tacy polscy youtuberzy, którzy mają po 100, po 200 tysięcy subskrypcji. A czemu nie mogę rozładować? A, słuchajcie, bo to jest tak sprytnie zrobione, że to ci się po prostu nie oddaje tu ładunku. Patrzcie, tu trzeba postawić ten... No. Trzeba rozładować ładunek. O, proszę, jakie cwaniactwo sobie zrobili, nie? No i wtedy, jeżeli ktoś ma rzeczywiście 200 tysięcy subskrypcji i na live'a wchodzi po, nie wiem, 2000 osób, no to kurczę, ja rozumiem, że ma moderatorów i to 20, nie? No, czy tam iluś, no kurczę, to jest jasna sprawa, nie? O! Tak to się właśnie robi. Gadasz na DC, proszę? Jak na DC? Aha, chodzi ci o Discorda. Nie, wiesz co, nie. W czasie live nie na Discordzie nie jestem. Nie jestem, bo jeszcze, wiesz co, no musiałbym tutaj obczaić mój cały system, mój komputer i tak dalej, a poza tym teraz na live nie będę tego robił, no to wiesz, tam ustawienia karty dźwiękowej, pierdół, głośności, no to jest się pierdzielenie, no nie chcę tego. W tej chwili nie mam tego poustawianego, więc nie, no, nie będę teraz przy tym grzebał, nie? Dobra. Co tu jest w pobliżu fajnego? Co tu jest fajnego? Tu jest w ogóle jakaś fura. Aha, to jest ten caterpillar nowy. Patrzcie na skałach, tutaj dużo jest jakichś typów do zgarnięcia. Tu są narzędzia do warsztatu. To ja tu w pobliżu coś mam. O, ANK tutaj ma. O, i to chyba bardzo w pobliżu. Bardzo fajnie. O! No nie ma to jak oberwać po zawieszeniu, jak się wchodzi na ciężarówkę, nie? No, spoko, Dawid.
to się umówimy ten, ale to chcę pogadać czy popisać sobie, bo jak popisać, to napisz mi teraz, jakie masz pytania na Discordzie, czy na przykład po live, bo ja po live wejdę na Discorda i jak coś, to ci ten, to ci wtedy podpowiadam, nie? Jakie tam, jak tam masz jakieś, wiesz, rzeczy do ogarnięcia. Aha, no dobra, to ten, to... Czekaj, ja no Macu mam chyba ten... mikrofon makowski, to najwyżej będzie mi gorzej słuchać, ale spoko, ale dam radę, nie? To wiesz co, to jutro przed live'em się umówimy. Jutro przed live'em się umówimy na przykład. Albo jakoś w ogóle, wiesz co, ja wejdę na tego, na... będę miał chwilę może... Chociaż czekaj, jutro, bo kurna, jutro mam... Jutro mój mały nie idzie do przedszkola, to wiesz, to mam dwójkę na chacie i oni po prostu wariują, jak mi najbardziej by poniedziałek pasował, ale pewnie ci śpieszy, nie? Bo jak mój mały 1,5, prawie 6-latek gania po mieszkaniu, to zanim naśladuje go 2-latek, to jest taka zadyma, że... O kurczę. Nie w tą dziurkę kawa mi wleciała. Czekacie daleko? Mam jeszcze tutaj 105 literków mi zostało. No, ciekawie. Ciekawi, tym bardziej, że on tutaj w ogóle nie chce za bardzo szybciej jechać. Ale wiecie co, jak kolobem wczoraj jechałem po tym niebieskim śniegu, to kolob tak jakoś miałem wrażenie, że jedynka, dwójka, trójka, nie miał takich oporów gruntu. Jakoś lepiej mu to szło, a tutaj AMK no na tym niebieskim śniegu ma takie. Zresztą większość ciężarówek na tym niebieskim śniegu ma takie opory gruntu. A ty myślisz, że bajki nie lecą? Leci tablet, leci telefon, leci drugi telefon, mają do wyboru co chcą. Ale słuchaj, ale dzieciaki to teraz przejrzą sobie dwie bajki na tablecie i już sobie znajdą nowe zadanie. Tablet im się nudzi w moment, nie? Mój na przykład dwulatek sobie odpali jej aplikację, gdzie sobie rysuje kaczki, jakieś tam dinozaury, puzzle poukłada, pogląda dwie bajki i patrzy, że starszy na przykład, nie wiem, mama im balon nadmuchała, bawi się balonem, no to jest z nim. Zaczynają skakać po łóżku, jest ta dyma taka, śmiechy, chichy i w ogóle, że... Kurczę, 90 litrów zostało, no tak. Nie za ciekawe. O i pewnie będę musiał gdzieś z przyczepą pojechać. Jak tu stoi przyczepa, to na 100% będzie misja z przyczepą. Aha, tylko śledzenie, dobra. Gdzie odstawić? To tak do magazynu głównego. Kuźwa, to będzie tutaj. Kawał drogi. Aha. Dobra, okej. Bo tu nie będę zakrętać teraz, nie wywinę się. Bartek, który dźwig? Weź go opisz.
kurczę, no, no, no normalnie. No w tych terenach tak wolno jedzie papajga. No, tu już drugi bieg biła, ale no. Dobra, tu trochę lepiej. Ma dużo kół. A czemu piszesz, że dźwig? Bo wiesz, tutaj każdy pojazd może być dźwigiem, nie? A większość ciężarówek może być dźwigiem, tak prawdę mówiąc. A ja muszę jeszcze coś sprawdzić. Muszę jeszcze coś sprawdzić, bo tutaj gdzieś nie mam koloba w pobliżu. Kurno, po drugiej stronie jest kolob. Powiem wam, że na te tereny to kurczę lepszy kolob był. Zdecydowanie, no. Trudno. No Dawid, spoko. Na tym. Na... Chyba, że masz jakieś coś krótszego, coś prostszego takiego, wiesz, że nie będziesz musiał się rozpisywać to wal, nie? Wiesz co, ja chyba mam ją kupioną, bo mam większość ciężarówek kupionych. Zresztą przed Kanadą miałem wszystkie, ale troszeczkę podsprzedawałem skautów i ciężarówek, bo po prostu mi się mieniło w oczach, jak wchodziłem do magazynu. O kurna, jak mu idzie. Słabo. Nie ma opcji. No właśnie, tu są takie tereny. Słuchaj, na początku rób misję na Czarnej Rzece. Z tego względu, że... Znaczy, może inaczej. Jak już odblokujesz sobie ciężarówki na Czarnej Rzece i tam pokaże ci samouczek, jak przeskoczyć na Alaskę i z powrotem, to pojedź sobie na Pioneer i odkryj ANK, tą, którą właśnie teraz jadę, bo ANK jak ją odkryj... To znaczy, kurna, Taigę, tą Taigę, bo ona ma opony, jak ją odkryjesz, to będziesz miał darmową ciężarówkę, która ma opony uniwersalne, a na starcie gry masz tylko opony autostradowe. Więc tą ciężarówką będziesz, z oponami uniwersalnymi, będziesz już mógł sobie jeździć spokojnie po wszystkich mapach w Michigan. Oprócz tego, jak będziesz miał tą Taigę, to tą Taigą będziesz mógł sobie po ANK pojechać na Alaskę, nie? No i wtedy będziesz miał dwie zajebiste ciężarówki i to jest wszystko jedno, którą mapę zaczniesz, nie? O, jak masz tego Azowa, co ja, to już naprawdę pięknie, nie? Azow jest rewelacyjny. Kurczę, zaraz Azowa wezmę w obroty, bo... Tu w ogóle, wiecie co, ja tutaj chyba zaraz przyjadę tym kolobem, bo te ciężarówki... One szybciej mi będzie tu przyjechać kolobem i zrobić tą misję kolobem, niż teraz zatankować ANK i ANK ciągnąć tą przyczepę, bo tutaj w tych warunkach widzę, że one radzą sobie te... I ANK i Taiga sobie radzą w tych terenach, tylko że cholera wolno jadą przez ten niebieski śnieg, nie? A kolob to jakby, kurna, jakoś miał, nie wiem... To jak on by nie dostał maila, że w niebieskim śniegu ma hamować. Dobra, już sobie tu podjechałem, to chociaż zatankuję wszystko. No, to ja przyjadę sobie tutaj kolobem, bo... Kolob jest teraz po prostu... Oj! Nie, skoluję go jeszcze raz, bo jak jest taka sytuacja, to potem jakieś dziwne
rzeczy się dzieją. Te ciężarówki przenikają gdzieś tam przez przyczepy, coś, lepiej go scholować. Jeszcze raz, o. Kup ciężarówki, czekaj, to ci chodzi o... Moment. Wejdę jeszcze do garażu. O Jany, ile tego jest? Sklep z ciężarówkami, tu jest tylko amerykański, nie? Więc tutaj na pewno nie ci nie o to chodzi. Rosyjska ciężarówka, drzwi. Z wieloma kołami. Co to może być? Aha, to! A no nie, musiałbym na Rosję przeskoczyć, ale ten Azov jest u mnie na kanale, recenzja jego, bardzo słabą jest ciężarówką, to znaczy offroadowo jest bardzo słabo, bo ma dużo kół, napęd na wszystkie koła, blokadę dyferencjału na wszystkie koła, ale on z przodu ma tak niski błotnik, że on po prostu jak wjeżdża w błoto, to szoruje tym zderzakiem i nie jest w stanie niektórych przeszkód przejechać, więc jest po prostu... No słaby, słaby jest. Ja w ogóle go sprzedałem, nie lubię go strasznie, nie? Przez to, że ma ten błotnik taki nisko, to jest po prostu dramat. Aha, tutaj. Aha, no to i tak muszę pojechać tu. Tu. No i tutaj, o i tu, nie? Tu pod górkę. A nie, zaraz, zaraz. Tutaj jest ta przyczepa. No to dobra, no to tu i tu. Oho. Cyk i cyk. No jest spora droga, ale kurczę, transport tej przyczepy będzie o wiele przyjemniejszy tym kolobem. Słuchajcie, ja już gdzieś tam jadę, ja sobie będę przyczepę cysternę i gdzieś się tam postawię po drodze. No, to dobry plan. Wiesz co, tutaj chyba oba się sprawdzą, ale kolob mi się wydaje, że chyba będzie po wczorajszym ciągnięciu jednej ciężarówki tego Twistera, to uważam, że kolob po prostu rewelacyjny jest. Tutaj na Kanadę, to co on wczoraj pokazał, na live'ie nim pokazałem, to... Jeszcze duży bak, nie? 380 litrów. Pali mniej od Western Stara. Wkurzający ten klakson ma trochę. No w ogóle kolob to wiecie, że to jest ciężarówka przeznaczona do w Rosji do ciężkich terenów i on ma przeważnie do ciągnięcia przyczep z czołgami albo z głowicami nuklearnymi, nie? Takie przeznaczenie tego. No, taki monstrualny jest, nie? Się zastanawiam, gdzie tą przyczepkę tutaj sobie zostawić po drodze. Bo wiadomo, że czym dalej od tego, tym lepiej, ale chcę zostawić w takim miejscu, w którym się w miarę często będzie przejeżdżać. Żeby była taka, wiecie, do tankowania, nie? Patrzcie, i jest dróżka i już trzeci bieg wcisnął, nie? Patrzcie, szybciej jedzie niż te ciężarówki, niż ANK i ten. Dobra, ja sobie tutaj wykręciłem. O! Wiecie co, ja sobie tutaj tą przyczepę zostawię.
tak w tym miejscu, nie? No, no i spoko. Oj, 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 oj. Jakoś tak wcześniej, zanim ten kolor nie miał podwyższonego powodzia, to ja wam powiem, że ja nim no bardzo mało jeździłem, prawie wcale nim nie jeździłem. Wziąłem go sobie tam, żeby do recenzji go wziąłem, to sobie tam pojeździłem po terenach, pociągnąłem przyczepy różne i tak dalej i zobaczyłem, że rzeczywiście ma silny, ma mocny silnik, offroadowo jest fajny, jest prosty w prowadzeniu i tak dalej, ale jakoś tak nie wiem, no, nie miałem do niego zaakceptowania, nie? A tutaj w Kanadzie, gdzie są naprawdę ciężkie warunki, no to w tych wyższych parkach, no to kolob, kurna, zajebisty. Wiesz co, na kurczę, napiszę ci na Discordzie, bo jeszcze nie wiem, zależy wszystko od moich dzieciaków. Jak jeden pójdzie do, wiesz, jak chwilę z żoną gdzieś tam będą jakoś w miarę ogarnięte i nie będą, wiesz, robić zadyny w chacie, to wtedy będę miał chwilę czasu, nie? O, i to jest fajny przykład, patrzcie. Śnieg, pod spodem ten taki niebieski śnieg spowalniający. A kolob popierdziela na piątym biegu. No, on chyba nie dostał tej notatki, że na niebieskim śniegu ma urwalniać. O, czekajcie, teraz pod górkę, trochę zwolnił. No, spadł na jedynkę. Dobra, dwójka jest. A, dalej, wysoki bieg. Czy ja dobrze jadę? Dobrze jadę. I patrzcie, pod górkę tutaj. Jeszcze dwójki nie dał. O, tu chyba nie da dwójki. Ale jakby dał, to bym wysoki bieg ucisnął. Jest dwójka, dobra, wysoki bieg. Patrzcie, pod górkę. Wysoki bieg i idzie, nie? No. Dobra maszyna, dobra maszyna. Też całkiem fajnie silnik mu, tak widzimy, tak trrr, tak fajnie, fajnie pierdzi. Jedyne co mi się nie podoba, to jak się cofa, to te pikanie takie, nie? Dobra, zobaczymy jak z przyczepką. To już drugi bieg, on w ogóle nie podrób tej przyczepy, nie? Trochę za mało na haku. A czekajcie, on teraz opór będzie stawiać. Nie, nie będzie. Zajebiste tym kolczem. Też czuję, że nim będę tutaj misję robić. Dobra, tu. Tu, to muszę wrócić tak jak przyjechałem. Około mojej przyczepy. I... Aha, no i tu trzeba się walnąć tu pod górkę. No i tutaj, nie? A tutaj jest przejazd taki wąski. I to tym przejazdem. O ty. Kurczę no. A, z trzeciej zejdę, bo tu z górki jest, to on pewnie na piątkę wejdzie.
Chociaż nie, ale są tu lepsi. Ale fajnie, zwróćcie uwagę, jak fajnie zrobili. Tutaj nawet widać, jak wał się obraca, nie? I napędza tylną oś. No przez super zrobili tego SnowRunnera. Mogę wrócić, no, zakręcić mnie. O. Dobra, to słuchajcie, jak będziecie Kanadę robić, to Kolob. Kolob jest po prostu świetny na Kanadzie. Chociaż tu ten kawałek, zobaczcie, jest taki niebieski śnieg, to na dwójkę nie wjechał, nie? No nie chcę wjechać na dwójkę. Na wysokim biegu też od razu gaśnie, nie? Na Rosji, a ma lecie do pata, żeby ten, bo potem jest jeszcze półwysep Kolski i ten, i dopiero jest Kanada, nie? O, tu już idzie. Powiem wam, że jazda tym kolorem jest strasznie przyjemna. Bo nie ten. Człowiek nie martwi się, że na jakimś kamyczku się wywróci, albo że będzie dziura w drodze i się przechyli i się wywróci. Jazda jest po prostu bardzo przyjemna tym kolorem, taka wręcz nawet uspokajająca. I o dziwo, jest szybsza niż Taigon czy NK. Naprawdę jest szybsza, nie? Bo one by tutaj w tym miejscu już przez błotko fajnie, ale tu na przykład mi przygasły, nie? Tu będzie chyba moja przyczepa z benzyną. Ja sobie po tej przyczepie tak ładnie przejadę. No. No, tak można grać. Je. Łamie te drzewa. Brutal po prostu. Offroadowy brutal. Duże te opony szerokie ma. Podwójka. O, dobra. Jak weszła dwójka, to mogę dać wysoki bieg i patrzcie, ją po tych błoto zmieszane z niebieskim śniegiem. A nie, jednak nie. Widzicie, tu jest taka droga zmieszana z niebieskim śniegiem i jej niestety nie. Ale dobra, spoko, dam mu niski bieg w plusie, żeby nie waszlował biegami i idzie, nie? I on fajnie idzie, bo inne ciężarówki, zwróćcie uwagę, że one na przykład na tym niebieskim śniegu, jak jadą na przykład w plucie, to kręcą kołami, kręcą, a jadą z tą samą prędkością. A tu rzeczywiście widać różnicę. Patrzcie, tu jedzie na niskim biegu, nie? A tu na niskim plucie i od razu jest szybciej, nie? A inne ciężarówki nie, inne po prostu zwalniają, jadą tą samą prędkością. No więc tutaj Kolob ewidentnie wygrywa.
No, a w ogóle to moja karta przechwytująca obraz miała być do 20. Dzisiaj mamy 20 i dupa, karty nie ma. Na tym, na Allegro pisze mi, że jest w drodze. No i kurde, lipa straszna, bo myślałem, że mają w dystrybucji w Polsce i wtedy dwa dni by była, nie? A to się okazuje, że w kim leci. Mimo, że jakimś tam ekspresem, to i tak zawsze z Chin dwa tygodnie leci. Nie wiem, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będzie. Wiesz co? Kurczę, teraz nie pamiętam. FX4 czy coś takiego. Kurczę, nie wiem. Musiałbym tablet odpalić, a nie chcę teraz. Nie chce mi się teraz. Ale 4 FX czy jakoś tak. W każdym razie tam na Allegro mi napisali, że tam dostarczono, że coś tam, że wysyłka już drogą lotniczą, coś tam, no ale myślałem, że bo konto, które było na Allegro, napisane, że dostawa była w ciągu 3 dni, nie? No dobra, jak w ciągu 3 dni to spoko, no to dlatego właśnie tego gościa wybrałem, że w ciągu 3 dni, a tu się okazało, że dupa, nie? Że z kim leci. DPD w sobotę ten? To bo ty też jeździ? To przed świętami chyba tylko, nie? Że ja lubię DPD. W Zielonej Górze ogólnie to inni kurierzy mają straszny rozpierdziel. A DPD, jak na przykład jadę gdzieś na paczkę wysłać, to mają fajną siedzibę. Jakoś tak wszystko zadbane jest, nie? Ale no, w poniedziałek. No. Pewnie, no jakby w poniedziałek przyszła, to by było fajnie. No w poniedziałek już live'a zrobił na karcie przedsytującej obraz. To by było płynniej, ładniejszy obraz by był. Mój kąt by troszeczkę był bardziej odciążony. A, widzicie, tu odblokowałem jakiś magazyn. No. No, fajnie. Fajnie, fajnie. Tu jest jeszcze jakiś magazyn w górach. O. No dobra, to idziemy tam, zobaczymy, co to jest. Czekaj, tu czy tu? Tu? Dobra, jak pojadę tu, to też przecież w lewo skręcę, nie? Albo nie. Dobra, nie, lepiej nie. No, kolor, no pięknie, no świetnie. Na tych krzaczkach sobie, na tych krzaczkach, którym... O, na tych krzaczkach, tych, które właśnie teraz rozjeżdżam, to kolopie rozjeżdża tak, jak powinny być rozjeżdżane, nie? A ja na tych krzaczkach się wypieprzyłem bandytom. O, na takich krzaczkach, nie? No właśnie, właśnie dlatego koloba wziąłem, bo na tym niebieskim śniegu, no kurczę, jest najebisty. No tutaj jakbym jechał Tajgą albo ANK, to bym jechał w ten sposób, tą prędkością. I nieważne, czy na automacie, czy na niskim biegu w plusie, czy na niskim, cały czas tą prędkością. A kolobem będę w plusie i kolob jedzie szybciej, nie? A jeszcze są momenty, gdzie można na przykład z automatu wyskoczyć na wysoki bieg, o tak jak teraz. I on na tym wysokim biegu po prostu tu fruwa, nie? Lukasek, ty lepiej mi tam napisz, jak tam grałeś na tym, na Xboxie. Weź mi tu napisz, jak pierwsze wrażenia. O!
O, to jak piszesz, no więc tak, to zaraz, kurczę, mam nadzieję, że nic złego się nie stało. Włączenie i wyłączenie gry 3 sekundy, kuś. Ja. Ale to w tym quick resume, czy załadowanie gry od nowa? W quick resume pewnie. O to ci pewnie chodzi, że włączenie, nie? A powiedz mi, słuchaj, bo chyba bo jeszcze pod nową generację chyba jeszcze nie ma patcha. Bo ogólnie SnowRunner działać będzie, podejrzewam, nie wiem czy w 60 czy w 30 klatkach, ale jak będą go patchować pod nowe Xboxy, to ma mieć chyba nawet do 120. Wyłączona konsola i włączona... Ja. O kurna, ale żeś mi teraz normalnie ja chcę tą konsolę. Ja chcę tą konsolę. Kontener towarowy mam do znalezienia. Aha, i ten kontener obóz wschodni. Aha, dobra. Biorę koloma, bo jest zajebisty. A w SnowRunnera już pykałeś, to odczułeś różnicę, że na przykład wszystko ci pięknie, wiesz, śmiga, fruwa i w ogóle, bez nacinek? Nie, jeszcze coś tu spróbuję zrobić. Ach, ono tylko wysokie, dobra. Aha, niestety nie da się. No tak, bo w tym, bo Series S ma podniesione detale, nie? Ponoć. Dobra, słuchajcie, pierwszy raz jadę z tą przyczepą, ale to chyba głupi pomysł będzie. To będzie bardzo głupi pomysł. No to słuchaj, ja na przykład mojego też po kablu podłączyłem, nie? Ja mojego też mam po kablu podłączonego. Ale 300 mega po kablu, no to kurczę, no to... Zresztą zobacz jakie mamy czasy, gdzie ty piszesz, że ściąganie gier 60 mega jest lipa, a po kablu 300 jest spoko, nie? Gdzie ja pamiętam czasy, gdzie zdjęcie się wczytywało po ileś kilobajtów z internetu, nie? Aha, no to kupisz dodatkowy kabelek. Chyba, że slota nie masz wolnego. To zawsze Switcha możesz kupić. Aha. No. Albo jak ktoś jeszcze ten... Siedzisz ten... otwierasz, z kimś tam gadasz i nagle telefon dzwoni. Nie odbieraj! O kurna. Cyrk po prostu.
wiecie co, to nie będzie mądre rozwiązanie, żeby tą przyczepę brać. Bo ona jest strasznie długa. To jest najdłuższa przyczepa w SnowRunnerze i to nie jest mądre. A tu. I co, tu jest wjazd na górę? Tu. Nie no, jak z innej mapy? Przecież pokazuje mi tu. Patrz. Kuźma, rzeczywiście, ty! Bartek, dzięki, no bo tu trzeba dostarczyć te kontenery. A magazyn jest tutaj, patrz, stąd trzeba wziąć te kontenery. Czyli tak źle nie jadę. Spoko. Tylko, że... Aha, tu dojadę. No to nie, to i tak muszę urwisko najpierw naprawić. Ale nie, spoko. Dobrze jadę, bo kolobem do magazynu dojadę. Tylko sobie najpierw pojadę naprawić urwisko. Dobra, teraz sobie go tutaj zostawię. Niech on sobie tutaj stoi. No nie dziwi się, że się spukałeś. No bo 1350 zł to trochę jest, nie? Dobra, te urwisko. Ja te urwisko odpaliłem chyba. Tak. Deski. Tu, a co tutaj mam? Oho. Dobra. No i proszę, jak fajnie. Wszystko po drodze. Prawie. A, z dwoma padami kupiłeś, ale to... A, bo ty nie miałeś, bo widzisz, bo ja mam na przykład dwa pady do mojego Xboxa. Mam oryginalny biały i czarny sobie kupiłem. I jak sobie nową konsolę kupię nowej generacji, to moje pady będą z nią spokojnie działać, nie? Dawid, jutro się zgadamy na tym, na Discordzie. Ja i tak na Discorda wchodzę, jak tylko mam chwilę, to sobie Maca odpalam, patrzę co tam się dzieje na YouTube, patrzę co na Discordzie, co na Facebooku, więc ja jak z rana wstanę, to będę cały czas aktywny, nie? Z innej mapy też można kontenery, pewnie. No widziałem. No powiem ci, że od niebieskiego biały mi się chyba bardziej podoba padzik. Ale to wiesz, no kwestia gustu, nie? I nie wiem czasem, czy bym w pionie nie ustawiał, bo tego Xboxa też można chyba w pionie ustawiać. Bo ja na przykład mojego mam w pionie i mi do wiatraka kurz nie leci. U mnie na przykład strasznie się kurzy. Raz w tygodniu muszę kurze przecierać, a Xboxa kiedyś jak on mi leżał na płasko, to go raz w tygodniu odkurzałem normalnie odkurzaczem tam gdzie wiatrak jest, żeby mi się tam kurz nie zbierał. Ale odkąd stoi w pionie, to nie ma co odkurzać, bo tam kurz mi wtedy nie leci, nie? Aha, nie mam miejsca na pion. No o 9 już będę pewnie na nogach, bo moje bąble wstają o 7. Więc pewnie będę spokojnie na nogach. Ale ten nowy Series S można postawić w pioniec, nie? On ma tam nóżki do postawienia. O ile mi wiadomo, to ma nóżki, że można go w pionie postawić. Bo ja z pewnością będę go w pionie stawiać. Weź zobacz, bo mi się wydaje, że on z jednej strony ma takie plastikowe nóżki wystające. No za 2 lata to już spoko, bo to już nie wiem czasem, czy może PS5 Pro nie wprowadzą. Chociaż nie, tak szybko, po 2 latach to chyba nie.
jak już, bo oni jeszcze PS4, PS4 Pro będą sprzedawać, będą produkować, więc nie, jak już to tak za 4 lata PS5 Pro. No chyba, że się okaże, że PS5 jest strasznie odstaje wydajnością od Xboxów, to wtedy szybciej wprowadzą, ale no nie odstaje, nie, no jest spoko. Jest dobrą konsolą, jak na razie, nie? Poza tym, że oczywiście ma niedopracowane oprogramowanie i gracze zgłaszają, że się wiesza, w grach wywala i tak dalej. Zresztą Xboxowi gracze też tak zgłaszają na Reddicie, że im to wywala z gier i w ogóle jedna i druga konsola wyszła tak troszkę z false startem. No ogólnie, wiesz co, musisz mieć... Ja na przykład mam tak, zresztą ja zdjęcia kiedyś zrobię i wrzucę na Discorda, jak mam ustawionego Xboxa. To on, wiesz, on mi na przykład tył z góry i tak dalej zasyca, a wypuszcza mi te powietrze w, no, w ścianę, tak można by powiedzieć, nie? Tak mam od ściany, mam jakieś, nie wiem, 30 cm. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o chłodzenie, to ja go sobie... No czuć, że troszeczkę ten wiatrak tam, wiesz? No, Series S, wiesz co, no, szukałem wczoraj, jak skończyłem live'a, weszłem sobie na YouTube'a, weszłem sobie na parę portali takich związanych, amerykańskich. Źle pojechałem chyba. No, źle pojechałem. Związanych z tymi. Związanych ogólnie z grami, z elektroniką, tak dalej. Szukałem coś od Series S, czy jakieś tam... Nie, już teraz nie odkurzam. Jak stoi w pionie, to nie odkurzam, ale jak stał mi na płasko, to jak odkurzałem pokój, to od razu brałem rurę i mam plastikową końcówkę odkurzacza i od razu no, przestawiałem do tych dziurek od wiatraka, żeby tam mi kurz nie leciał, bo wiesz, przez całą noc stoi i ten kurz się tam zbiera, nie? No, a no chyba, że masz nad tym Xboxem jakąś półkę albo coś, to wtedy on nie będzie zbierał, ale jak mój stał tak sobie po prostu na szafewce, no to zakurzony był cały czas, nie? Ale teraz jak stoi w pionie, to już tam w ogóle nie ma opcji, żeby się zakurzył, bo już tam nie dojdzie, nie? Kurde, taki kawał jadę po te drewno. A jestem ciekaw, czy ja w ogóle tutaj... tam w ogóle będą... A można sprawdzić, czy tam są dwie jednostki drewna, czy jedna? Nie, no nie ma nic. Czekajcie, jak tak zobaczę. Nie, tutaj nic. Magazyny tylko są. A jest! Jest! I patrzcie, jest napisane. Decki 2. O, fajnie. Czyli będzie ok. No, kiedyś odkurzałem, bo wiecie, bo jak pożyczyć boxa, to z jednej strony ma wiatrak, tam po prawej stronie na przykład, a po lewej jest płaska powierzchnia. To na płaskiej powierzchni widziałem, jak mi się kurz zebrał, a na dziurkach nie ma, no to oczywiste, że do środka wpadł, nie? To wtedy sobie odkurzałem. No patrzcie, cholera, jak one tutaj się męczą z tą Kanadą, nie? A zaraz sprawdzę na wyższym zawieszeniu, czy jak mu podniosę zawieszenie, czy też tak będzie męczył. Czekaj, tylko wyjadę na prostą bardziej. Dobra, czekajcie, robię test. No. Dobra, tak jedzie to tym. No jedzie trochę szybciej, nie? No jedzie szybciej. Na wyższym zawieszeniu. Kurde, na wysokim zawieszeniu trzeba jeździć. Po tym śniegu. Chociaż tu już chyba... No na dwójkę nie wchodzi. Kolob by tu wszedł na dwójkę, nie? Patrzcie. Kolob by tu już na dwójce leciał. No. Nie, tutaj czekać, a tu, damy, o. Tu jest niskie.
I... Nie no, nie ma jakiejś dużej różnicy, tylko spala więcej. Dobra, to tu już? Tu już, to na skróty można pojechać. No. Kurna, pięknie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. O kurna. Dużo pieńków, no. No tak w międzyczasie. Ale zaraz. Ja na te pieńki mam sposób. O. Właśnie, w ogóle opona przeniknęła przez pieńek, nie? No. O. I bardzo fajnie. O kurna, jakie to są tereny. Zaraz na następnym tym sprawdzę jakąś inną ciężarówkę, bo AMK jest super, ale tutaj po prostu w tych śniegach to jest jakiś dramat. Słuchaj, ja jestem z Lubuskiego, a dokładnie z Zielonej Góry. Kiedyś zielonogórskie, za dawnych czasów, a później przemianowane na Lubuskie. I... Aha, czyli tu prosto jak tą drówką pojadę, to tu zjadę. O! O proszę! Nie wiem, czy byłeś kiedyś w Zielonej Górze, ale co roku mieliśmy do tej pory winobranie. Przez 7 dni można sobie z opartym winkiem chodzić po deptaku i konsumować wina różnych marek i różnych tutaj winnic, które są wokół Zielonej Góry. No i jak sobie kulturalnie z kubeczkiem chodzisz, to policja nawet ci uwagi nie zwróci, chyba że przystaniesz sobie przy, no nie wiem, na deptaku mamy na przykład plac zabaw, jak przystaniesz sobie z butelką wina i ciągniesz z gwinta, no to wtedy podejdzie policjant i ci zwróci uwagę, żebyś przelał do kubeczka i robił to mniej ostentacyjnie, bo może mi wlepić mandat, ale jest prośba od tego, od prezydenta miasta, żeby w czasie winobrania mandatów za picie alkoholu w miejscu publicznym nie wlepić, nie? Więc jest, wiesz, takie udogodnienie fajne. A poza tym, wiesz, koncerty, różne takie, wiesz, stragany, karuzele, no fajnie, no ale widzisz, w tym roku na przykład winobranie wyglądało w ten sposób, że tylko jakieś tam były, no winiarze powystawiani, zero koncertów, nic kompletnie, połowa ludzi w maskach, połowa, nie? I czekajcie, ja mam tu na dół jechać? Nie, ja mam, a nie, dobrze. Czekajcie, żebym się nie zgubił. Aha, to ja mogę sobie zjechać tu na dół, tu się natankuję, bo tu moja super przyczepa stoi. I tu, i dobra, jadę do osuwiska. No, to mi się podoba. To mi się podoba. Fajnie, że tą przyczepę w tym miejscu zostawiłem. Bo to była dobra miejscowa dla niej. O. No, z górki się troszeczkę napędził. To bez przesady, nie? No i dobra, koniec tego dobrego. No i w tym momencie, jakby ktoś miał koloba zmodyfikowanego modem, który ma przestrzeń ładunkową i jeszcze żurawia można mu zamontować, no to ma przewagę nad graczami, którzy modów nie mają. I to dużo.
Ja pierdzielę, słuchajcie, o której ja streama zacząłem? 19.30? A patrzcie, mam dopiero jeden kontrakt zrobiony z tą przyczepą. I dopiero drugi kontrakt robię, nie? Słuchaj Bartek, ja też bardziej wolę jeździć po błocie. Po pierwsze, po błocie się szybciej jeździ, a po drugie, fajnie wygląda, jak ta ciężarówka jest tak ubrudzona tym błotem, nie? To mi się tak mega zajebiście podoba w SnowRunnerze. Ale ja tutaj pokombinuję, ja tutaj jeszcze jakieś inne ciężarówki powyciągam, popatrzę jak tutaj po tym śniegu, jak sobie z nim radzić. To na razie kolob jest wyborem numer jeden. Ale będę musiał jeszcze inne jakieś zobaczyć, bo kolob... No nie, no jest w miarę szybki, tylko że on niestety nie ma... Nie zawsze trzeba z przyczepą jechać, nie? To jest niestety wada. Siema Przemo, słuchaj, wiesz co, ja Kodiakiem w ogóle nie jeżdżę, bo Kodiaka zaliczam do partii, no tak, do tych takich trzech kategorii. Pierwsza kategoria to jest właśnie, powiedzmy, Kodiak, powiedzmy TUS-16, TUS-108 Warthog. To są takie pojazdy dwuosiowe, które gdyby miały jeszcze jedną oś, no to by były rewelacyjne, przez to, że mają tylko dwie osie, no to w terenie sobie tak radzą słabo, po prostu słabo. W trudnych warunkach Kodiak sobie gorzej radzi na pewno od ANK czy od Taigi, nie? Drugą grupę to właśnie stawiam takie ciężarówki jak na przykład Western Stary w ogóle, czyli takich średniaków, nie, jak Royal. No i topka to jest właśnie ANK, Taiga, Kolob, nie, to są już takie topowe ciężarówki, na przykład Azov, to są moim zdaniem topowe ciężarówki w SnowRunnerze. No i Kodiaka zaliczam do tej właśnie pierwszej kategorii, no, gdyby miał trzy ocie, to by był świetny, nie? Troszeczkę przedłużyć go, trzecią osią dodać i wtedy by był bardzo dobry, nie? A w tej chwili, no... Kodiak ma dużą, na przykład, rzeszę fanów, ale on, moim zdaniem, się nadaje świetnie na Michigan. W Alasce już zaczynają wychodzić problemy, a w Rosji, no to już niestety... No to niestety już wtedy się okazuje, że no nie, trzeba coś innego wziąć, nie? Aha, no widzisz, ale na konsolę jeszcze nie ma, nie? Po śniegu jeździłem, to idzie ładnie. Kodiak jest lekki. Wiesz co? Kurde, nie mam Kodiaka, ale no... Mogę go zaraz kupić, bo mam kacę i mogę go zaraz przetestować, nie? Tylko że Alaska jest takim miejscem, że na przykład tak, tu na przykład męczę się po śniegu, a za chwilę będę jeździł po jakimś megabłocie i Kodiak po megabłocie sobie nie da rady, nie? Znaczy nie da, no kurde, da rady, tylko to będzie powoli, będę musiał linką się wyciągać. A ja wolę jednak takie pojazdy, które wiesz, które mają moc, power, których nie musisz tam linką wyciągać, tylko dajesz gaz i on idzie, nie? Jak chcesz zobaczyć, jak wyglądam, to wejdź sobie na tego, na Discorda i wejdź sobie tam na moje sety z Mixclouda i tam jest moje zdjęcie, to co możesz zobaczyć. No i dobra. Jak mamy to już załatwione. O, popatrzcie, ładnie tutaj sobie sparkuję. I ten, o jest kolor. Kolor po prostu. No i powiem wam, że zrobiłem troszeczkę taki, nie wiem czy nie błąd czasem, bo jak oglądałem... Nie, piętna, nie musisz tego pobierać. Zobacz wyżej. Zobacz wyżej, tam masz stronę Mixcloud, link do Mixclouda i tam będziesz miał moją kocię. I nie musisz pobierać.
To nie, przy tym, przy kolobie to akurat nie ma takich opcji, żeby dać gaz i leżeć, bo on jest mało wywrotny, ale słuchajcie, ta przyczepa to jest najdłuższa przyczepa w tej chwili w SnowRunner. I ja oglądałem live youtuberów, którzy amerykańskich, którzy streamowali test serwera. No i powiem wam, że za każdym razem jak brali tą przyczepę, no bo wiecie, no zamiast jechać dwa razy, weźmiemy długą przyczepę, pojedziemy raz. No ale za każdym razem jak brali tą przyczepę, to kontrakt, który można zrobić raz pojechać i drugi raz pojechać i zajmie to wam, nie wiem, pół godziny, to oni z tą przyczepą gdzieś się zakopali, gdzieś tam się zaczepili na kamieniu, gdzieś tam. I na przykład jak gościu robił 3-godzinnego live'a, to przez 2 godziny robił misję z tą przyczepą, nie? I o dziwo, tu jest droga górka oglodzona, a na oponach błotnych te ciężarówki sobie radzą z tym lodem. Jestem ciekaw dlaczego, czy ta mieszanka opon jest troszkę taka bardziej miękka, że one sobie na lodzie tak dobrze radzą i nie trzeba łańcuchów zakładać. Czekajcie, zobaczymy. Ja pierdzielę, ta przyczepa to rzeczywiście jest monster, nie? Ja nawet nie patrzę do tyłu, jak wiem jadę, bo... A w ogóle, a propos czemu akurat leżenia, to streama zacząłem, bo chciałem kontrakt wczoraj, zacząłem taki mały kontrakcik i chciałem go dzisiaj skończyć. Wziąłem sobie Western Stara i na start streama od razu gleba, nie? Więc mówię, nie, pierdziele, wziąłem tego Azowa i Azowem zrobiłem kontrakt. Czekajcie, co ja mam? Dwa kontenery. A czemu tu są pokazane teraz 3? A przed chwilą tutaj były, zaraz. Ja kurde, chyba jakiś inny kontrakt był odpalony. No, magazyn w górach. O, to miałem. No właśnie. Kurde, to tam będę musiał jeszcze w jakieś 3 domki dostarczyć te kontenery. O, to chyba tym twinsterem pojadę. Twinsterem jeszcze nie jeździłem na Kanadzie, więc czemu nie? Dawid, słuchaj, tysiu kolorowy, nie, ja ci dam linka tutaj na tym czacie, żebyś się nie męczył. Sam wejdę teraz w tego. Gdzie ja to mam? Gdzie mam tego Discorda? Sam ci tu wejdę, bo ty kurczę widzę, że się od 5 minut męczysz i niepotrzebnie. No, proszę się odświeżyć. Dam ci tu linka, wejdź sobie tam, zobaczysz sobie, będziesz mógł seta mojego posłuchać, będziesz mógł sobie zobaczyć focie. O, gdzie ten czat? W innym oknie powiększony czat, żeby dobrze widzieć. O, masz tutaj, wejdź sobie, wszystko zobaczysz. Dawaj, czata mi tu z powrotem. O, dobra, mam czat. Zaraz, w jakim filmie to było, Ptysiu Kolorowy? W jakiejś komedii to było? W jakiej komedii? Już teraz nie mogę sobie przypomnieć, w jakiej to komedii. A nie, zaraz, to było w tym. Jak zostałem gangsterem. To ten mówił do tego swojego... Walden, Ptysiu Kolorowy. Jak nie oglądaliście, świetny film. Dobra, i tu... Aha, tu muszę dojechać dotąd. Aha. To tu trzeba rypnąć się tak, tu. Tu
O, nie. I tak tutaj, o. O. No, tylko że akurat tą fotę, co mam tam z ławkami, to taka troszeczkę, bym powiedział, no to była już chyba pierwsza w nocy i chyba po czterech piwkach byłem, więc taki jestem trochę niewyraźny, nie? Ale ja tam poszukam jakiś foć z klubów i coś tam dodam. Tylko ostatnio nie miałem na to czasu. A ten plik, co mówi, że nie możesz pojść, że tam do wciągnięcia jest, to są testy, które masz na tej stronie. To ja tam wrzuciłem, że można z mojego drive'a ściągnąć je sobie na kompa, żeby nie trzeba było słuchać ich online, nie? Czekajcie, i tu. Nie, jeszcze tam. Tutaj. To ciekawe, czy ja tutaj wykręcę. Blender to jest tak wąsko. No. Jako kierowca wieloletni, który ma kategorię C zrobioną, to wykręcę. No, wiesz co, bo ja ogólnie grałem w klubie, w którym tak, no w tym ostatnim klubie, w którym grałem od 4 lat, to tam lata 80., 90., jak przyszedłem do tego klubu, ale ja zacząłem tam remiksy grać, remiksy lat 80., 90. i troszeczkę zmieniłem, bo wiesz, ile można grać te same numery, nie? No i powiem ci, że przez ostatni rok na przykład to po prostu wiara waliła oknami i drzwiami, nie? No nie, tak to nie, wiesz, ja akurat jeżeli chodzi o taką mocniejszą muzykę, to zatrzymałem się na Tiesto, Armii Van Burenie, State of Trance 2008-2010, uważam, że były genialne numery, a ostatnio bardzo dużo osób gra, no to znaczy jak się siedzi troszeczkę w tym przemyśle i wie, jak się robi piosenki, no to wiele na przykład jakichś hitów czy coś są zrobione z gotowych sampli, które można po prostu kupić na internecie i to jest tak trochę słabe, nie, moim zdaniem. Siema Bartek, siema. Cześć Adrian. Wiesz co, tutaj chyba nie będzie pisać, tylko jak na Xboxie klikniesz krzyżyk w dół, to masz całą informację, na przykład ile masz kasy, par znalezione pojazdy na tej dalej, akurat mapie, nie? Ale tutaj masz statystyki i zakończone misje otrzymane po... Ale czekaj, przebyta odległość na przykład, nie? I masz nie ile godzin grałeś, ale ile kilometrów. A czy w ustawieniach Xboxa ile godzin się grało, to nie wiem, bym musiał podpierać. Powiem ci, że teraz nie wiem. Jutro jak podpieram w Xboxie, jak będziesz na Discorda, to na Discordzie ci odpowiem. Wiem tylko, że na przykład kilometry są tutaj, są ranowe, nie? Ja chyba tutaj nie mam jechać. Tu mam jechać? Dobrze, tu mam jechać. No ale ten kolor naprawdę dobrze sobie radzi. Tylko zobaczymy jak z dwoma kontenerami, bo powiem, że jeszcze nigdy kolobem z dwoma kontenerami nie jeździłem, bo jeszcze nigdy nie było takiej przyczepy, nie?
Znaczy jeździłem z tymi krótszymi kontenerami, z tymi kontenerami na dwa, nie? A kontener towarowy taki na cztery miejsca ładunkowe to nigdy jeszcze nie miałem. Chociaż zaraz. Kontener towarowy nie jest na dwa? O, przyczepam, widzę tam z tyłu jest. Kurna, to jest na dwa miejsca. Dobra, kontener towarowy i co? A nie chcę dźwignię ładować. Nie ma już ładunku. Fuck shit. Ale cyrk. Ale jaja. Ty, to Bartek już poszedł, a Bartek pisał, że można z innej mapy przywieźć. Ale w topa. Nie, to ja... A tu jest jakiś kontener zagubiony. Nie, to wiecie co? Ja tej misji tutaj... Ja tu sobie koloba zostawię, ja tej misji nie robię. Bez sensu. Bez sensu. Sobie wezmę... Coś tu po drodze wszystko trzeba... O! Tu jest blisko garażu. Najpierw pokazuję to, co jest najbliżej garażu, a potem będę się martwił, bo jak ja teraz zajmę się szukaniem kontenera, to po prostu mi zarobi się dużo czasu, zejdzie, a ja chcę tu raz, dwa pokasować te wszystkie, o, te wszystkie tutaj zadania, nie? I do takiej opcji mam, o. Bach. To jest po prostu zajebisty dowodnik. Dobra, jedziemy. No. No, jak dobrze pójdzie, to no, to w niedzielę skończę, no. Nie ma opcji. Już ostatnio na tym, na live'ie, na pierwszym live'ie z Kanady chyba, to ile? 4, 5, 6 kontraktów zrobiłem. Mówię, nie, pierdziele, nie. Trzeba troszeczkę tutaj nadgonić. Te kontrakty takie zadaniowe to trzeba szybko pokacować, bo potem jak się szuka ciężarówki albo coś, to całą ulicę trzeba przelecieć. A to szybko jak się pokasuje, to wtedy te kontrakty główne fajnie się robi. No i powiem wam, że fajnie, że dodają jeszcze na inne mapy kontrakty, typu na przykład jak skończymy Kanadę na full, na wszystko, to jeszcze będziemy mogli wrócić sobie na Alaskę zrobić kontrakty. I na Pajmir, nie? I na Pajmirze i na Lasce jeszcze są też kontrakty pododawane, więc to jest spoko. No, Azov idealnie, Azov pięknie tu leci. Wiadomo, kamyczki i taka piaskowa droga z jakąś błotną taką tą, to nie jest super jakiś trudny teren, nie? Poproszę, ile tu ma cysternę tu przy domku? Aha, czyli będzie dostaw cysternę tam i tam. No. Paliwo dla myśliwych, dostarcz do chaty myśliwych, no mówiłem, że dostarcz. Gdzie ta chata myśliwych? Po drugiej stronie mapy pewnie. Tutaj. No to nie ma dramatu. Nie ma dramatu, no bo my sobie wyjedziemy, nie? Tu. Pyk, pyk, pyk. Szybko sobie te punkty porobię, wtedy łatwiej będzie jechać. No. Kurczę, bardzo fajnie. Po drodze tego Caterpillara odblokuję. No, fajne nawet zadanie. Czy ją się... Nie, jej się nie da. Jej się nie da zablokować chyba na tym, na ciężarówce. Ale ja ją stawię na ciężarówce. Siema Pipek, siema. Słuchaj, na samym początku live'a już ten, już była gleba, nie? Western Starem. Tylko sam początek, pierwsze 5 minut od razu gleba, więc Western Star poszedł do garażu. Wiesz co, troszkę będziemy czekać, bo na Michigan oni w poprzednim patchu coś dodali, nie?
I takie długie, fajne tą prawkę dodali. Kurczę, te ruskie dźwigi mam wrażenie, że jakieś takie są słabsze. Też macie takie wrażenie? Że jakieś takie tak troszkę nie dają rady? No dobra. O, nawet podpór nie wystawiłem. No i spoko. O, i tak można jechać, nie? No, ale to bandita zaraz wezmę w takim razie. Tylko że zobaczcie, tu na przykład zobaczcie jak jest zrobiony tutaj, jak na szerokiej ramie jest zrobiony Azor. I on jak jedzie, to ta buda mu się tak troszkę rusza, ale troszkę. A bandyta to potrafi mieć tak, że po prostu strasznie się ta buda mu tak rucza i przez to jest taki wywrotny. A nawet widziałem buga, słuchajcie, widziałem takiego buga, gdzie gościu gdzieś tam w jakiś kamień wjechał i przestrzeń ładunkowa poszła w lewo, buda w prawo i ten samochód tak cały czas jeździł, nie? I on to na Reddita wrzucił, to myślę, miałem takiego łacha. Z Wyspowego Jeziora. No to masz... Twinstera, bardzo fajna ciężarówka. Najmądrzej jest do niego upgrade, który musisz mieć koniecznie. Na tym na wszystkie koła, nie? Dobra, tutaj rura, nie będziemy się... Dawaj, ile fabryka dała? Czwarty, piąty, dawaj. O, spok. O, czekajcie, przyjadę przez te znaki. Żaden się nie wbił, no to dobrze. No, w ogóle zauważyłem, że te znaki zawsze się wbijają, kiedy ten przedni płotnik jest dodany i trochę wystaje. No to wtedy się tak wbijają między płotnik a maskę i wtedy są takie bugi dziwne, nie? Tak, DLC. A nie masz DLC? No to jak skończysz wszystko na maksa, czyli skończysz Michigan, Alaskę i Rosję, no to wtedy tylko sobie kup Season Passa, no bo wtedy będziesz miał dodatkowo 4 mapy do rozjeżdżenia, sporo pojazdów do odkrycia nowych. No i wiesz. No i w perspektywie kolejne dwie mapy w Stanach Zjednoczonych, nie? Czekajcie, bo ja tutaj jestem. Ja tutaj sobie podjadę, żeby odblokować tego małego pierdzika. No i co? Znaleziono nowy pojazd? Nie. Dziwne trochę. A dlaczego nie kupisz? Nie masz pewnie ani karty, ani nic. A PayPala nie masz? Tam nie można PayPalem ani niczym? Mówisz, że przodem jakbym podjechał? No teraz już nie chce mi się zawracać. Zaraz jak będę czymś tu przejeżdżał, to ten... To... A może z góry będę zjeżdżał, to podjadę. No to dziwne, bo powinno być, że znaleziono nowy pojazd, nie?
Tu, dawaj, wysoki bieg. Lecimy. O. Proszę, pięknie idzie. Dobra, i teraz... Gdzie ta chata? Muszę zobaczyć, bo to są dwa przejazdy. Aha, dobrze jadę. Ja na tym, ja na Xboxie jak coś mam, to PayPalem, nie? PayPal spokojnie przechodzi. Tak, całą kwotę otrzymujesz na konto. Musisz wtedy, musisz w Xboxie wtedy wchodzisz. Tam jest, no, że karty podarunkowe i tak dalej. Wpisujesz kod z tej karty i dodaje ci do konta Microsoftu, nie? No i jak już masz na koncie Microsoftu, to sobie idziesz i kupujesz dany ten. I cała ta kwota jest do przeznaczenia na zakupy, nie? O, spoko. Dobra. To jest skasowane. Co tu jeszcze jest jakoś niedaleko? No dobrze się scholować, bo tu są jakieś fajne rzeczy. No, trzeba się scholować. Dobra, i tu. Aha, czyli cały czas główną drogą. O kurna, zajebiście. No powiem ci, że... No zazdroszczę, nie? Zazdroszczę. No, słuchaj, możesz iść sobie do sklepu, pipę, kupić tą, kupić kartę podarunkową, wpisać sobie kod i dokupić DLC, nie? Tylko że poczekaj, bo karty podarunkowe na pewno nie będą w promocji, będą normalnie jak słowa to słowa. Ale sprawdź, ile u ciebie kosztuje DLC, bo jeżeli DLC kosztuje 100, 104, no to nie wiem, czy jest sens na przykład kupować kartę za 153 zł, a lepiej poczekaj do Black Friday albo do samego okresu przed świętami. No bo wtedy może być tak, że będziesz miał promocję na DLC, na sklepie Sonego, nie? No i wtedy sobie kupisz poniżej 100 zł i jedna karta ci wystarczy, wtedy nie będziesz musiał dwóch kupować. Ciężarówka na minimapce? Czekaj, gdzie na minimapce? Która to coś? No właśnie jadę tutaj. Zła droga. Media Expert są otwarte, bo wiesz co, bo pewnie są sklepami wolno stojącymi, a nie są w galeriach. Bo u mnie na przykład Media Expert są, no, chyba trzy, nie, dwa są. Jeden w galerii, a nie, tak, w galerii jest jeden zamknięty, a wolno stojący jest otwarty. Czekajcie. Dobrze, tu. No, wolno stojące normalnie są potwierdzone, tylko w tych galeriach pozamykali sklepy. To moim zdaniem i tak jest bez sensu, bo przecież... przecież co za różnica, czy ktoś przyjdzie do wolno... Czy na przykład przed świętami będzie...
500 osób w sklepie wolnostojącym, czy przyjdą do galerii 500 osób. No, tu i tu mogą się zarazić, nie? No, ale niestety, tak sobie wymyślili. Aha, tu droga jest. No dobra. No na pewno otworzą. Na pewno otworzą, bo grudzień to są żniwa dla handlu, a jak nie będzie tych żniw, to będzie problem, nie? Tym bardziej, że dotacje, które są dla biznesu, są tak marne, że... O, a tu jest dość ciekawy, trudny przejazd. Wiecie, co by było fajne? Jak jest na przykład taka droga jak tutaj, nie? I byłaby taka misja, że trzeba na przykład przywieźć odkurzacz, jakąś taką pompę wodną. I stawiamy pompę i ona wypompowuje tą wodę na przykład do rzeki albo coś takiego. To by było dobre, nie? O, tu jest jakaś... Tu jest jakiś ziomek do skasowania. Tu ten kawałek, jak przyjechałem, to mi się trochę Mad Runner przypomniał. Bo w Mad Runnerze też były takie miejscowe. Ciężarówka kuzyna. Kurna, trzeba naprawić i ten... Tu sobie ciężarówkę zostawił. Dobra, to plan jest taki, żeby może pojechać po to, albo nie, czekać, bo i tak będę musiał innym samochodem przyjechać z częściami naprawczymi, czyli to ja wolę tutaj podjechać i na razie jakiś inny kontrakt wezmę, a to zostawię sobie na później. I przyczep, czekajcie, ale nie, no 510 punktów naprawczych, a tam ma 300 parę, nie? 350 ma ta przyczepa. Dostarcz do magazynu. Którego? Ja cię kręcę. Jeszcze coś tylko zobaczę. Jest problematyczne rury, zobaczę, bo tu jest sporo jechania z tą przyczepą. Jak tutaj jestem, to odpalę problematyczne rury, zobaczymy, co to jest. No, szambo wybiło niezłe, no. Wszędzie takie podmokłe te tereny. Season Pass za 104, to oprócz tych mopi. Słuchaj, to już ci mówię. Kana Marshalla dostaniesz, ale Western Star 49X to jest DLC płatny za 16,99. Navistar jest płatny 9,99. I Chevrolet Apache, już nie pamiętam ile, z 14 czy do 12 zyla. I nie dostaniesz Western Stara. Będziesz musiał dodatkowo za 16 zyla go kupić. Średnie rury. Aha. No dobra. To idziemy z przyczepą. Ale oprócz tego na mapach macie do znalezienia na tych czterech zajebiste pojazdy, na przykład jest Ford 750. No mi się na przykład nie podobają, ale są TUS 16, TUS 108 Wardo. Co tam jeszcze jest? No jest Bandyta, świetna ciężarówka, tylko niestety wywrotna, ale jest fajny. Ma coś w sobie fajnego. Zresztą... Aha, ty, przecież ja nie pod... Kurna. Dobra, chodź, tu zostajesz. Przecież ja tutaj nie podłączę tej przyczepy, ja mam za długi ten.
to trzeba skoczyć do garażu. Ojej. Tak, no są, są. To są. Tu ci, czekaj, to ci, słuchajcie, to teraz wam pokażę. Pokażę wam, słuchajcie, tu. Tu wam pokażę, o. Zobaczcie. Na Półwyspie Kolskim macie, o. Teraz na przykład na tej, na Kanadzie doszedł Caterpillar TH-357. To jest darmowy pojazd. O, Navistar jest płatny dyszkę. Ford jest DLC, można go zdobyć na jezioro Coast i na Imandrze są do niego upgrade'y do silnika. Jest moim zdaniem najlepszym scoutem, jest przezajebistym pojazdem, naprawdę rewelacja. To jest Chevrolet Apache, straszny grat, nie polecam, nie kupujcie, jest płatny chyba 12 zyla, odradzam. Caterpillar dochodzi na Kanadzie. No, brak napędu na wszystkie koła powoduje, że na kamieniach potrafi się zatrzymać, nie? Filmik o Western Starze macie na kanale 1699. No, taki średniak, nie? I na jeziorze, na Imandrze, TU-108 Wardog. Całkiem niezły, tylko dwuosiowy. I oczywiście bandyta, zajebista ciężarówka, tylko no ma swoje tam za zębami. No i TUS-16. Całkiem ciekawy, nie? Ale też nie w moim typie. No i Marszala dostajecie za free, jak kupicie Season Passa. Dobra. O, to nie, to może... Chociaż nie, tam trzeba przez TT przejechać. Ty nie dam rady. Navistarem może. Navistarem chyba. Albo dobra, nie będzie. Czekajcie, czy można podłączyć pod tego przyczepę. Adrian, słuchaj, na razie nie kupuj, bo wiesz, że z czasem gry i takie przepustki tanieją, a jak będziesz miał już całą grę zrobioną na 100% i nie będziesz miał już kontraktu, aha, można podłączyć. Nie będziesz już miał tak naprawdę kontraktu i tak dalej do zrobienia, no to wtedy, nie? No to wtedy sobie kupisz. No, przed świętami, słuchaj, no poczekaj na Black Friday. Zresztą przed świętami, tak zawsze robi sklep Microsoftu, robi taką promocję świąteczną i są gry starsze i nowsze są w przecenach, nie? Na święta. I wiem, że Sony też robi takie promocje na święta i też są fajne gry. I więc ja bym na waszym miejscu jeszcze poczekał troszeczkę i jak będzie Season Pass w promocji, no to wtedy idziecie po kartę i wiecie, w sklepie cały czas otwarty, więc możecie w każdej chwili sobie tę kartę kupić, nie? W zasadzie wiecie co? Może inaczej, kupcie sobie tą kartę wcześniej, bo może być tak, że premier pozamyka sklepy całkowicie, więc kupcie sobie tą kartę, a wykorzystajcie ją sobie dopiero jak będzie promocja. No Black Friday to jest ostatni piątek przed świętami, nie? Chociaż Media Expert to jest chyba Black Week nawet, czarny tydzień.
Northwestem. Kurczę, no z 10 minut temu tędy przejeżdżałem azowem. No i zero. Po prostu przefrunął, nie? A tutaj Western Star tak... Czekajcie, zrobimy mu tak, o. No, trochę lepiej, nie? Ale zobaczcie, że Western Star jest wyższy od Azowa, bo jak Azow wtedy przyjeżdżał, to ta przestrzeń ładunkowa była całkowicie pod wodą, a tutaj sobie wystaje. I dlatego pewnie jest taki wywrotny, bo jest wysoki. Pogodę cyknę. Tak, możesz, nie, no nie traci wartości. Tam na karcie masz, co to było? Coś tutaj odleciało z wody. Możesz ją ten, możesz ją, jak ją kupisz, to no nie wiem, chyba rok wartości, czy dwa, że jest bardzo długo do wykorzystania. Zresztą jak pójdziesz do sklepu, to zapytasz się sprzedawcy. Zresztą na tej karcie jest napisane, jak długo jest ważność tej karty. Pewnie z 2 lata, nie? No, ktoś mu wyrobał, nie, mi się wydaje, że tam znak był, wiesz, i znak poleciał. Ja sobie ten, ja jak zapiszę live'a, to potem sobie to jeszcze zobaczę, co to poleciało, bo to tak szybko poleciało, że nawet nie zauważyłem. Znaczy, zauważyłem, ale nie widziałem co. Jakiś kawałek metalu. No i super, i można to czepić sobie fajnie. O, patrzcie, patrzcie, w tym miejscu, na przykład tu, jakby nie było tego, tej opony, nie, tej środkowej. O, patrzcie, że aż ona tak do góry podchodzi, nie? Gdyby tu było troszeczkę większa górka, no to on by już się zawiesił na tej górce, nie? A, muszę aktywować tą misję. Pogaduj w górach. Nie. A, o. Dobra. No, zobaczymy, jak pójdzie z przyczepą, bo w ogóle Western Star ma bardzo dobry silnik, ma mocny silnik, nie? To jest jego jedna zaleta, że ma mocny silnik. No właśnie ta trzecia oś, zobacz, tą trzecią oś możesz sobie opuścić. Pyk. Ale ona jest nieaktywna. Ona ma zadanie służyć... jak na Western Star załadujesz parę ton ładunku i on wyjedzie na autostradę, to chodzi o to, że tą oś obniża, żeby rozłożyć ciężar, żeby na jednej osi nie było za dużego ciężaru na autostradzie, żeby dróg nie niszczyć i żeby ciężarówka na dalekich trasach nie niszczyła opon, kół, osi i tak dalej, nie? I no i często jest tak, że na przykład tak, nie wiem, jako wywrotka, jak jest używany, to wjeżdżasz w nim z podniesioną osią gdzieś w trudny teren, ładują go tam, powiedzmy, nie wiem, powiedzmy kamolami jakimiś i on wtedy, jak jedzie po autostradzie, no to obniża tą oś, żeby właśnie drogi nie przyjść, ale w SnowRunnerze ta oś jest, i ona w ogóle jest nieaktywna, nie? Więc tutaj w SnowRunnerze jej przydatność jest, tak prawdę mówiąc, no zerowa, a bardziej jest taką wadą niż zaletą, nie? No kurna, z przyczepą to powiem wam, że tak
bez szału, nie? To w ogóle nic, zero różnic. No patrz, nie? O, wywróci się zaraz. Nie, uff. Dobra, tu dojedzie, to będzie spoko. O, tu już jest fajnie. O, do asfaltu, dawaj. Litrów spalania, słuchajcie, na wyłączonej napędzie na wszystkie koła 10 litrów spalania. Ja pierdzielę. No słabo. Ten stan naprawdę nie jest bez szału, nie? To jest taka średnia półka. No tak jak to wcześniej mówiłem, że trzy kategorie są pojazdów moim zdaniem i Western Stara w drugiej kategorii byli. Bo się nie nadaje na to połowę ciężarówkę występować tutaj w SnowRunnerze. Wysokie spalanie. Wywrotny, ta oś, która przeszkadza, brak opon błotnych. Że już lepiej by mi się ciągnęło tą przyczepę tutaj Royalem, bo Royalem jak wyłączę napęd na wszystkie koła, to rzeczywiście ma spalanie 5, 4,5 czy tam do 6 i ma zajebiste spalanie, a ten tutaj to kurna. O! Czekajcie, wyłączę, bo mi teraz 17 się chwilowo. O, teraz fajnie, jak przez chwilę miał. Ale teraz na bieg jakiś i znowu dycha będzie. Jak to wsteczny? Ej, na automacie jest i dlaczego wsteczny? Ale masakra, kurna. O nie, nie. Western Stara więcej nie biorę, nie? No porażka, po prostu porażka.
Ja już wiem, o co chodzi, bo on ma... bo ja mu założyłem terenowe opony, a on tutaj ewidentnie musi jeździć na łańcuchach. Bo na wszystkie te pojazdy, które mają błotne opony, te błotne opony na tym lodzie jakoś sobie radzą, nie? A Western Star nie ma błotnych opon, a terenowe na lodzie po prostu to jest dramat. Bo problem podjechać pod górkę po prostu. Czekajcie, tu muszę mu dać wysoki bieg. Na wysokim chyba podjedzie. Ale to jest po prostu... No dramat, dramat. No chciałoby się coś więcej jeździć tym Western Starem, no ale on po prostu jest dramatyczny, no. No i patrzcie, tutaj na przykład Western Star się ślizgał. Strasznie się ślizgał na tej drodze, nie? A NK nie ma łańcuchów, tylko ma błotne opony, nie? Też się będzie ślizgać, ale nią bez problemu będzie można tutaj śmigać. Boczkiem jak i ten i slide. Dobra, i do magazynu. Aha, to tu w lewo i teraz w prawo. Już powoli pamiętam rozkład mapy. Też tak macie, że trochę jak pojeździcie, to już pamiętacie, że aha, dobra, tam się jechało tu, w lewo, w prawo i ten. Kolub tu by sobie lepiej radził. O wiele. O wiele by sobie lepiej radził. No nie no, tam niski bieg przecież po tym śniegu. Bo tutaj ANK nie ogarnie, nie? Nie ma różnicy, czy na automat. Patrzcie, prawie z tą samą prędkością, nie? No. Tylko że spalanie lepiej chodzi teraz, nie? Mniej pali na tym niskim. Ale dobra, tu jest kawałek błotka. Zaraz przyspieszę. Tak się właśnie jeszcze zastanawiam, jakie pojazdy by mogły być tutaj ogarniać. Żeby troszeczkę szybciej przez te, bo kolub fajnie przejeżdża. Ale z kolei bandyta to na przykład bandyta sobie nie radzi super, nie? Może Caterpillar ten z Alaski? No, Caterpillar z Alaski powinien sobie dobrze radzić. Czekajcie, przecież ten kolub dostał wyspecjalizowaną skrzynię biegów, czyli tą niby wysokozakresową. Ciekawe, czy kolu na tej skrzyni biegu, jak on był dać wysoki bieg, czy on by tutaj czasem nie popierdzielał jeszcze szybciej. Zaraz to sprawdzę.
No. Dawaj, dawaj, jeszcze kawałek, dawaj, dawaj. Dawaj. Tu jest drewienko do wzięcia. Dobra, na płotku już. No, jedziemy. No, ale też tak nie zabawy. Dobra, już. Wysoki. Bo ta przyczepa dobry opór stawia, naprawdę dobry opór. A no tak, no bo tam jest 1400 litrów, przecież to jest pełna przyczepa, tylko pylona jest taka ciężka. Wszystko jasne. Metalowe belki pewnie. Ale powiem, że na tej Kanadzie, jak ten zaczyna pruczyć ten śnieżek, to strasznie mi się podoba. Tak już grudniowo, świątecznie się robi tak. O, pięknie. Dobra. Skrzynia wielozadaniowa. Mniej specjalizowana skrzynia biegu. Stworzona z myślą o wysokiej prędkości. Większej ilości biegów. Zapewnia niewielki wzrost. O, dobra. Aha, no tak, no bo. Aha, o kropkę mniej pali. No to spoko. Ty, no ale ona nie ma wysokiego biegu. Ojeny. Tylko automat i niski bieg. Ale lipa, myślałem, że to będzie jakaś taka. Ale czekajcie, wzrost prędkości, tak? No i piątka. No rzeczywiście, troszeczkę szybciej jedzie, nie? Ale nie, no on musi, kolor musi mieć terenową skrzynię biegu, to nie ma opcji, no. Dobra, zobaczmy, co tu mamy w pobliżu. Zła droga. Zła droga. Dobra, to trzeba tą złą drogę zrobić. Zalecany pojazd zwiadowczy do tego. A co to jest w ogóle za pojazd? Wiecie co, jak zalecany pojazd zwiadowczy, to tu pewnie są bardzo wąskie przesmyki zrobione. No. Na 100%. No. Dobra, to wiecie co, to ja wam teraz pokażę. Pokażę Fordzika w akcji. Tylko ja go sobie zrobię do takiego LGBT. Bo jeszcze ja nim w tych kolorach nie jeździłem na, tutaj na Kanadzie. O. Zaraz, Fordzik ma na sobie tyle części zamiennych, że ja, wiecie co, napraw ciężarówkę kuzyna. Ja Fordzikiem go jestem w stanie naprawić. Czekajcie, czekajcie. Napraw. Dwa koła, 100 części. Dwa koła, czyli koła już mamy, 4. 400, kurna, spokojnie, patrzcie, jednym takim Fordzikiem jestem w stanie gościa naprawić, natankować, zmienić mu koła, nie?
O, już pamiętam nawet, którędy to dojechać. No, za jeden. Tu. O, trochę za szybko, ale udało się. Na wysoki bieg przełączyłem. Jak tam? No, fajnie. Ale nie, on musi iść normalnie. Patrzcie, jak głębiej się robi i woda się wlewa do środka, to nie można zmienić kamery, nie? Dalej nie mogę zmienić. No i... Kurczę, no. Rzeczka wylała i cześć. Dobra, jego trzeba dostarczyć tutaj. Aha, czyli tędy jak pojadę. Tędy będzie najlepsza droga. No. Bo tam można jeszcze pojechać tutaj tymi... tą wodą, ale tą wodą się strasznie wolno jedzie, bez sensu. Sobie skoczę tutaj tędy. What the fuck? Aha. Że niby takie coś zrobili. Porodnik ma dość duże zawieszenie, ale mimo to patrzcie, że on spokojnie takie miejsca przejeżdża, nie? Bo jest, no dość, on dużo wybacza, nie? Nie jest bardzo wywrotny. Oczywiście, że można się nim pierniczyć, ale dramatu nie ma, nie? A tu jak wąsko? Właśnie dlatego, jak zobaczyłem, że tam było napisane, że użyj pojazdu zwiadowczego, to byłem przekonany, że są takie właśnie wąskie miejsca. Będę musiał drugą stroną go chyba ściągnąć.
podrzucę go w ogóle ze skały i już. O kurna. No, drugą stroną go ściągnę. Dobra, ale najpierw trzeba się nim zająć, nie? I patrzcie, i Fordzikiem podjeżdżamy sobie do takiego gościa. Dajemy mu napraw. Pyk. Aha, naprawiłem sobie Forda, dobra, spoko, pyk. I zostało co? Zawieszenie. Kurna. Zostało mu do naprawienia. Ja pierdzielę. Ej, chwila, moment. Ja. Dobra, natankować go natankuję, to już mi zaliczy. Ale zostało mi no 17 punktów naprawczych. Ach. Dobra, 17 punktów naprawczych. No i będzie trzeba czymś tu jechać. Dobra. O, będę musiał go jeszcze dotankować, bo patrzcie, bo paliwo schodzi. Tak to sobie kombinowali. Depsi. No, po drodze też widzę całkiem spoko. No, a tu będzie chyba prościej, coś czuję. No, ciężarówką by się wjechało. No, tu fajna droga jest. Jest całkiem spoko tą stroną. Aha, i tu? Nie, tu ciężar... Patrzcie, specjalnie zrobili tak wąsko, żeby ciężarówka nie przejechała, a skauty mogły przejechać, nie? Mieszczę się? Mieszczę. Nie, nie zmieszczę się. Ale cyr. Ty no panie, czemu żeście to mi zrobili? Czemu żeście coś takiego zrobili nam fanom SnowRunnera, no? No tu nie przejadę. Dobra. Okej. Tu są wszędzie. Tu jest jazd. Pyk. Dobra. No ten zjazd jest taki. A co? Tam przecież tu w pobliżu mam tego. Jak on się nazywa? Azowa, nie? Dobra. To się wypierniczyłem. Bardzo ładnie zresztą. Tak profesjonalnie się wypierniczyłem. No jebło. Cześć Michał, cześć. Ty, a jakbym sobie zrobił tak, że... O. Nie, ten się jeszcze wypierniczy. Ale po co on mi tutaj wjechał, no? No dobra, no. Ja tam nie będę się szarpał z nimi. Tędy chyba się da, nie? Kurczę, na tej mapie co chwilę trzeba sprawdzać, czy nie ma jakichś pułapek albo czegoś. Aha! To nie, to wiecie co, to ja tutaj torami nie jadę. Bo...
torami, to jest tak, że one są zwężone i potem trzeba wjeżdżać na tory, się z nimi pierdzielić, a lepiej jest pojechać prawie tak samo jak jechałem Fordem, tylko górkę ominąć od tamtej strony i powyciągać linką i na ranie. Siema Marcel, siema, siema, witam, witam. Witam i o zdrowie pytam. Słuchaj, Azov to jest... ja w ogóle wcześniej mówiłem, ale to powiem, bo wcześniej ciebie nie było na live'ie, to ci powiem, że ja w SnowRunnerze rozliczam, jeżeli chodzi o ciężarówki, bo wiadomo, że skauty to inna para kaloszy, ale jak dla mnie to są trzy takie kategorie, nie? Czyli pierwsza kategoria to są takie na przykład dwuosiowe typu Kodiak, Tuzy, Tuz 16, Tuz 108, nie? I to są albo na przykład jakiś Royal do tego wchodzi, jakiś Flatstar, wiesz, to są moim zdaniem pojazdy najsłabsze w SnowRunnerze. Potem jest druga kategoria, do której tam wliczam, powiedzmy, takie troszkę lepsze ciężarówki. A trzecia kategoria, moim zdaniem, to są już takie topowe ciężarówki, jak na przykład właśnie ten Azov, jak Kolob, jak ANK, jak Taiga, nie? To moim zdaniem są już najlepsze pojazdy. I Azova właśnie zaliczam do tej najlepszej kategorii, do trzeciej, nie? Takich najlepszych pojazdów w SnowRunnerze. A on ma naprawdę dużo, dużo zalet, bo jest mało wywrotny, mało pali, 8 kół, 8 opon błotnych, świetnie sobie radzi w terenie, tylko no, ma problemy gdzieś pod jakieś góry podjeżdżać, no bo ma niskie zawieszenie, nie? Ale tak poza tym jest spoko, jest naprawdę dobry. Jeżeli chodzi o SnowRunnera, to taka topka ciężarówek. A na którym jesteś teraz etapie? Na których mapach jesteś? Już Rosję rozjeżdżasz, czy jeszcze jesteś na Alasce? Alaska, no to Let's Start, jeżeli będziesz miał wymaksowaną Taigę i wymaksowanego ANK, no to Flatstar na przykład w Rosji już sobie w niektórych miejscach nie będzie radził, bo będzie się na korzeniach zatrzymywać. Znaczy, może tak, będzie sobie radził, tylko że tą samą trasę przejedziesz o wiele, wiele szybciej innymi ciężarówkami niż Flatstarem, bo Flatstar ci się tam na korzeniu zaczepi, gdzieś tam będzie musiał objeżdżać kałużę, bo będzie na przykład głęboka i nie będziesz mógł jej przejechać, nie? No, tu widzisz, co wyprawia ten Azov. Wiesz co, przed Kanadą kupiłem sobie wszystkie, ale potem stwierdziłem, że i wszystkie skauty i tak dalej, cały garaż miałem załadowany, te moje ulubione miałem wymaksowane, ale stwierdziłem, że za długo się no jak masz magazyn, to za długo się tam przeklikowuje i sobie posprzedawałem, więc mam sporo ciężarówek, a mimo to mam jeszcze no prawie milion kasy, nie? I gdzie one są? Gdzie oni tutaj są?
Ach, tam. Słuchaj, Michał, AWD jest na Imandrze. Półwysep Kolski, Imandra. Na Imandrę wjeżdżasz, tu jest brama, tutaj wjeżdżasz i musisz dojechać aż tutaj. W tym miejscu jest, jest... A nie, przepraszam, źle ci mówię. W tym miejscu, gdzie teraz pokazałem, to jest silnik do Forda. Do Twinstera. Tu trzeba wjechać tędy. W tym miejscu jest modyfikacja do Twinstera i tędy trzeba zjechać, nie? Jak będziesz tędy próbował wjeżdżać, to tu na tych skałkach się wypierniczysz. Kurde, tu przejadę? Będę musiał. Słuchaj, Kamil, Tiger znajdziesz. Tiger to w ogóle jest ciężarówka, jedna z lepszych w Storanerze. U mnie na kanale masz o niej recenzję. I szybko jeszcze pokażę tą Tigę tobie. Jak wejdziesz na Tajmir i Tajmir jest dostępny, Rosja jest dostępna dla... Nie musisz mieć Season Passa, żeby mieć dostępny ten rejon. I jak wejdziesz sobie w mapę, to startujesz z garażu. Jedziesz sobie tutaj, tędy, tu skręcasz sobie, tu, tędy, tu. I Tajga się znajduje w tym miejscu, gdzie tutaj jest... O nie, tu się znajduje, tu gdzie to kółeczko, nie? Tu się znajduje Tajga, w tym miejscu. Więc od garażu jest dwa kroki i można ją odblokować na samym początku gry, tak prawdę mówiąc, dojeżdżając tam, nie wiem, Flagstarem na przykład, nie? Czy GMC nawet da sobie radę. Czy jakimś, nie wiem, czy skautami. O. No, oni jeszcze tam wysoko są? Ale to byłem Meksyk, kurde, no, z tymi. Dawaj, tyłek obracaj, no. No nie aż tak, nie aż tak. O, właśnie. No. Dobra. Dobra, przez to drzewko przejechałem. Jeszcze tutaj muszę kawałek się pomęczyć. O, to drzewko jeszcze tutaj sobie wykręcę. No, jest. No prawie. O, to on się tam zaczepił. O kurna, o gałąź się zaczepił, no. No patrzcie, za peszek, no. No. A to lub jest bardzo dobry, tylko że ja tutaj, wiesz, wjechałem sobie między drzewka. Niestety tak trochę, wiesz, to nie jest droga dla Azowa. To nie jest droga dla skauta, nie jest droga. No, no. Ogólnie gdybyś miał okazję kupić Azowa, to Azow bardzo mało pali. 350 litrów baku, opony błotne, jest naprawdę świetną ciężarówką. Tylko że akurat po tych obrazkach, które teraz widzisz, to możesz tak nie pomyśleć, bo ja tu trochę, ale to też trochę mojej winy, nie? Bo ja tutaj, wiesz, sobie wjechałem, nie? O. Tak jest. No i? Gdzie tu jestem? Już jestem koło nich? Kurna, jeszcze wyżej? Ja cię kręcę. Ty, no ja tam stąd... Ja tam nie wiadę. Chyba. A może?
Może i wjadę. No. Dobre to było. No i... Ciekawa sytuacja z tym Fordem teraz wyszła. Dobre. Ty, no to czekajcie, to ja go wezmę w takim razie. Sobie tu podczepię. O, nawet silnik sobie uruchomię. I ja sobie go troszeczkę tu pociągnę, żeby mi tym łatwiej było azowem ich ściągnąć, nie? No i spadniesz? Dawaj. Dawaj, popchaj, 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 spadaj, spadaj, no. O. O, 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 jak zajebiście. Dziękuję. Dobre to było. Dobra. Aha, tylko ten azot teraz mi tu przeszkadza, no ale o to chodziło, nie? Żeby ich tam troszeczkę... No i teraz azot co? Tu ma diabło za sobą. Ja cię te... Ale cię wkopałem, nie? Dobra, dobra, dobra. Azot ma jedną taką... Ja go mogę skalować. Azot ma jedną też taką... Jedną z niewielu wad, że słaby z, promień skrętu ma. Ale poza tym fajne spalanie, fajne warunki ochronne, no dużo, dużo ma zalet, nie? No. Kurde, godzinę zmienić, bo już prawie nic nie widzę tutaj w tym lesie. To on tam spadł? No, wywalił się. Ale to nie nic. To go pociągnę po prostu wywalonego. Trudno. Albo nie pociągnę. Nie no, chwilę go pociągnę, zaraz muszę go postawić na koła, bo ja nie będę w stanie go tak ciągnąć. Dobra, i teraz gdzie tu można... Aha, w ogóle w złą stronę, kurwa, skręciłem. Ale nie, czekajcie, jak tu obrócę w tą... To tu muszę znaleźć jakiś przejazd. No... No nieciekawie się skopałem, nie? Marcel, możesz dać, a możesz też na Discorda wrzucić, bo wiesz, że ja ten... jakiś czas temu Discorda założyłem i tam bez problemu możesz wrzucać rzeczy. Co tu się stało? A czemu ty tak się zakopałeś? No, Fordzik, ty mi to... Aha, i tędy... Właśnie, ja przyjadę tak, jak przyjechałem azowem. O. O, dobrze, tu sobie go tak troszkę pod ten. O, dobra, dobra, to jak tędy przyjechałem azowem, to ja tędy też wrócę. Ho. No i dobra. Ja i tak tu będę musiał jeszcze raz przyjechać, bo tego zioma trzeba po prostu naprawić, nie? Bo on jeszcze brakuje mu tam parę punktów naprawczych. No, dawaj. Kurde, tyłem ciągnę, ten tyłem jedzie za mną. No, nie, nie, ty już nie jedź. Pierdziele.
Tu jakie błoto jest, no ej. No bo, no tylko, no, słuchaj, no bo tylko w Rosji go możesz kupić, nie? Czekajcie. Bo na mapach Stanów Zjednoczonych nie możesz kupować rosyjskich pojazdów. Tak po prostu już sobie wymyślili, nie? O, czekaj, tu się obróci ładnie. O, blisko. I patrzcie, tędy przyjeżdżałem Azowem bez żadnych problemów, nie? A patrzcie, Ford jak tutaj w tym błocie się wbił. Ojej, tego jeszcze nie mają wyciągnąć przez to błoto. Ja pierdzielę. Dawaj, no ciągnij go, no. No i w takiej fajnej misji, bo tak fajnie się zaczęła, tym Fordem tak mi się fajnie jechało do tego zioma, nagle się robi mega trudna misja. Taka właśnie jest Kanada, no. Ja, co tu się wyprawia w ogóle? Ja sobie może wyjadę, zawrócę i będę go normalnie wyciągać tyłem, znaczy przodem, tak jak powinienem go wyciągać, a nie jak tutaj walczę, kurno, nie mogę wykręcić. Patrzcie, tylko ten kawałek muszę przejechać, żeby dotąd dojechać. No spoko, nie ma problemu. O, dobra, to tu będę miał, czekajcie, tu będę miał chyba... Chyba będę miał dobrą trakcję. O, widzicie? To czy ja dobrze widziałem, że on, jak ja go ciągnę linką, to on jedzie do przodu? Kuźwa, zamiast cofać. A jak ja dam do tyłu? Czekajcie, na wsteczny. No on wygląda tak, jakby cały czas jechał do przodu, nie? Co tu się dzieje? O, najlepiej tak. Dawaj. Dawaj, ziomek. Dawaj, wrócisz się, zaraz cię podstawię, nie bój się. Patrzcie, tak, najlepiej na brutala. No, przed kamień go przewaliłem, dobra, chodź. To tam będziesz siedział w lesie. Sezon grzybowy się skończył. Mam go. Lepiej pojechać chyba tutaj tędy i tymi torami, bo tu przez drzewa trzeba znowu jechać, a już mam dość tych drzew. O. No, dobra, rura. Rura, dawaj, ile fabryka dała? Wysoki bieg, pójdzie? Pójdzie. Magazynami? Wiesz co? No nie wiem, no są po prostu, są tam rzeczy, gdzie... Znaczy... Są magazyny, z których odbierasz sobie towary, ale też są takie magazyny, do których możesz dowieźć towary, na przykład możesz dowieźć dwa razy drewno, jakieś belki
i zrobić z nich na przykład jakiś coś. Coś możesz z nich zrobić. Na przykład, no nie wiem, ja miałem taką misję, że zrobiłem z tych belek taką budkę dla robotników, nie? I musiałem ją dostarczyć tam w jedno miejsce. Więc to jest taki, wiesz, taki crafting, nie? No i... No, to jak Przemu pisze, nie? Ja na przykład miałem taką misję na tej poprzedniej mapie, gdzie właśnie dwa razy drewno, jakieś belki metalowe i budkę taką stworzyłem. I później, słuchajcie, weszłem sobie w kontrakty i jak zobaczyłem, że tam do jednej misji na przykład trzeba takich budek zrobić chyba z 10, to wiecie, ile tutaj jeszcze będzie tutaj na Kanadzie z tych kontraktów do zrobienia? Po prostu ta Kanada będzie się grało i grało i grało i grało i grało. Ja tędy przyjadę. O! Tu się zmieszczę. Ten też się zmieści. No, tu się zmieścimy. No. No dawaj, dawaj. O. O. Dobra, dawaj, nie męcz. Holender będę musiał tutaj czymś jeszcze przyjechać. Chyba, że jakiś sklep z przyczepami będzie w pobliżu. Wiesz co, jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma, bo test serwera jeszcze nie wystartował. Ja ci powiem, że fajnie by było, gdyby dodali mapy takie podobne do Michigan, nie? Ja bym chciał. Ale jako, że to jest SnowRunner, to tak mi się wydaje, że będą też zimowe mapy. W ogóle wszedł teraz patch, kiedy? 16. Mamy 20, więc... Nie, słuchajcie, teraz, bo normalnie tak parę dni po patchu wychodzi test serwera, ale test serwera teraz nie wyjdzie, bo oni teraz będą dodawać patcha z modami. Więc test serwera z nowymi mapami może, nie wiem, za miesiąc wyskoczy. Dobra, gościa dostarczyłem. I teraz jedyne co trzeba, napraw. Trzeba gościa naprawić. I zatankować. No dobra, jest zatankowany. A czemu nie do pełna? Patrzcie, tu mi pokazuje to. A czekajcie, to może on jeszcze jest nie, coś nie naprawiony. Na pewno jest nie naprawiony. To czy ma zbiornik paliwa ma naprawiony. Dobra. Ale patrzcie, ma silnik włączony. Bo mu zeszło teraz 128 litrów ma. A jak ja bym go wyłączyć? No nie mogę na niego zmienić. A. Bez sensu. Dobra, mamy tu gdzieś. Nie no, muszę z garażu przywieźć. Dobra. Dobra, spoluję sobie. To czekajcie, to najszybciej, żeby go naprawić. Najszybciej tam dojechać, cholera. O, czekajcie, bandyta. Bandyta ile ma części naprawczych? 150. Kurna, jedziemy.
No słuchajcie, dzisiaj na live pierwszy raz bandytom jadłem. No bo wczoraj mi trochę jeździłem. W ogóle wczoraj zajebistą, pod koniec live'u robiłem zajebistą misję tą z tym, że miałem tam samochód jakiś dostarczyć. Z tym, że wsadziłem go sobie na tylną tą plandekę, nie? I powiem wam, że ten nowy system blokowania pojazdów jest po prostu przezajebisty, jest po prostu mega zajebisty, nie? Ja przecież, weźcie sobie, zobaczcie, tam jutro jak będziecie mieli chwilę, to końcówkę live'a hashtag 30. Jak właśnie tym bandytom wsadziłem sobie i po takich skałach, po takich wertepach jechałem, po prostu po zajebistych skocach i ten samochód się trzymał, nie? No, powiem wam, no. Super, powiem wam, że to, że dodali te blokowanie pojazdu, naprawdę, to w ogóle, wiecie co, ktoś, kto teraz zacznie grać SnowRunnera, to ma po prostu zajebiście, nie? Bo ja pamiętam, że jak ja zaczynałem, to masę fajnych udogodnień nie było, a w tej chwili są takie fajne udogodnienia dla nowych graczy, że nic, tylko po prostu pykać SnowRunnera, nie? Ten ziom ma cały czas silnik włączony, 124 litry już ma. Jesteś. Dobra. O, dobra. Pięknie. Dobra. No to dzisiaj ile? 3-4 kontrakty już? Średnie rury. Fabryka stali, tu tak blisko jest? Kurde, jadę tam. Tu można przejechać? To trzeba przetestować. Ty, jakby tutaj się dało... To jest kurczę szybki kontrakt do zrobienia, gdyby się dało tak szybko to ogarnąć tutaj. Aha, tu takie skałki zrobili fajne. I co, nie ma tam przybiegu? Ten bandyt jest chyba strasznie lekki, bo on jak na takich krzakach się wywraca, to jest jakaś masakra, nie? Ja już na takich krzakach raz leżałem. Na pierwszym live'ie, na krzaczkach się wywróciłem. Wiesz co, chyba nie. Moda na mgłę może nie.
ale bym na pewno chciał moda, który blokuje mi godzinę. Żeby sobie zablokować na przykład, żeby ciągle jeździć o godzinie 13. Bo wtedy fajnie wszystko mi się podoba, kolorki fajne, fajnie na tym, na streamie. Jak streamuję, to fajnie wygląda. A tak co chwilę muszę wchodzić w tą mapę i przełączać, nie? Oj. No i dobra, i ciężarówka. Czekaj, metalowe. W magazynie, to są średnie rury? Małe rury. Średnie rury. Aha, muszę metalowe rolki dostarczyć, żeby zrobić średnie rury. Dwa razy. A już myślałem, że będzie tak pięknie. Tu jest przyczepa. To tu pewna przyczepa, to... Przyczepa pas, mamy do razy dwa. Dobra, jadę tam. Jadę. Chyba tu tak fajnie będzie, o cyk. No jakoś tak, o. Dobra. Kurczę, ty bandyta. Ale on się gnie na tej ramie. Kabina w lewo, to w prawo. O, teraz było widać, jak się gnie. Całkiem fajnie, no. Fajnie idzie ten bandyta. Po takim terenie tutaj całkiem spoko. Aha. I to tutaj jest co? Przyczepa niby. Kurno, ta przyczepa jest z tym. To jeszcze się wróciła, nie? I średnie rury wpadły do wody. Ale lipa. No lipa na max. Siema Bartek z powrotem, siema siema. To czekajcie, to trzeba zrobić tak. Trzeba sobie tu podjechać. Oj, silnik rozwala. Trzeba sobie tu podjechać. Podłączyć tą super przyczepkę. Dobra, a tu pojadę. No, tu pojadę spoko. No i tu jest tak głęboko, że te rury sobie tu leżą? No, leżą sobie. No dobra.
Coś mi to śmierdzi glebą. O. Ja dam radę tak jak to mam przyczepę? Wow. No dźwig całkiem spoko, nie? Ty no załaduję na przyczepę od razu, zajebiście. Kurde, jak mi się to uda załadować na przyczepę, to powiem wam, że dźwig ode mnie dostanie normalnie wielką łapkę w górę. Dobra. Zajebiście. Dobra. W takim razie jeszcze jedne rury. Tylko je trzeba tak sprytnie złapać. O właśnie. O tak. I tak do prawej bardziej. O. Żeby się tu nie wypierniczyć. No powiem wam, że dźwig naprawdę super dał radę, nie? Dźwig w bandycie jest całkiem spoko, nie? Tylko, że nie ma siły. Nie ma siły, żeby podnieść. Trzeba jakieś kombinacje robić, ale to wszystkie nie, rosyjskie dźwigi są takie jakieś słabsze od amerykańskich. Dobra, ciekawe czy to załaduje. Oj, nie to. Dobra. No. Całkiem spoko. Ale to było dobre. Dobra akcja. Podoba mi się. Czyli tutaj trzeba się kierować gdzieś. Kurde, no gdzieś tu. Gdzieś tu. No powiem wam, że bandyta tutaj spisał się zajebiście, nie? Bo nie dość, że w tych trudnych terenach, w tych błotach tak dalej naprawdę daje sobie radę. No to jeszcze ten dźwig jego zajebiście, bo nie musiałem odłączać przyczepy, tylko z dźwigu sobie ten... Wyciągnąłem po prostu dźwig, załadowałem te rury. No gdyby nie był taki wywrotny, no to po prostu zajebisty pojazd, nie?
Kurczę, fajnie się wyjeździć tym banditem, no. Nie wyobrażam sobie, żeby tą misję robił na przykład Western Starem. Nie wyobrażam sobie tego. Tutaj ja bym musiał przez każde te błoto tutaj się wyciągać linką. To by miał najbiste problemy. A tutaj banditem? No wypas, naprawdę wypas. Wiesz co, Bartek, nie wiem. Jest na razie 22.36. Wygląda na to, że na pewno do 23.00. A czy jeszcze dłużej tą godzinkę pocisnę? No nie wiem, no dzisiaj piątek, piątunio. Nieco też zależy od was, bo jeżeli o 23.00 wszyscy pouciekają, no to wiesz, ja też jak robię live'a, to lubię sobie pogadać z wami, poodpowiadać na jakieś pytania i tak dalej. A jak na przykład wszyscy uciekają spać, no to wtedy ja też uciekam spać, nie? Bo też wiesz, streamować tylko dla siebie, no to tak, no to nie ma sensu, nie? Oj, oj. Kurno, trąbałem się na te tory. A to nie jest dobry pomysł. Ale dobra, tu jadę, to już jadę. Oj, 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 oj. Tak to się robi. Tu spoko droga jest koło tych torów. Bo tu są też takie miejsca z torami na tej pierwszej mapie, gdzie te tory są, te pobocza są strasznie strome, nie? I można się naprawdę ostro wypierniczyć. Fajna misja. Powiem wam, że fajnie, że cieszę się, że banditę wziąłem do tej misji, bo naprawdę i offroadowo zajebiście się sprawdził, i dźwig mu się sprawdził, i wystarczająco miał masę do mocy, żeby te ładunki przewieźć tą przyczepą, nie? Mimo, że jeżdżę nie na tym najmocniejszym silniku, tylko na tym troszkę słabszym. Dawaj, bandyta, dawaj. Okej. Okay. No. To mi się podoba. Skrzynie w lesie. Kurde, jaka ta mapa jest chyba... No jest naprawdę olbrzymia, nie? Co prawda Imandra też jest taka duża, tylko że w Imandrze jest dużo... dużo jakichś tam takich miejsc, gdzie jest lód i tak dalej i się nie jeździ po prostu, a tutaj jest masę miejsc, gdzie się jeździ, jest olbrzymia, nie? Dobra, wiecie co, ja sobie wrócę tu. Ja się czasnę po ten kontrakt skrzyni w lesie. No. Nie, no zawsze mnie to rozbawia, patrzcie na to, nie?
Siema Paweł, cześć, cześć Paweł. Paweł, w ogóle dzisiaj pierwsze 5 minut live'a wywaliłem się łezkiem starym, od razu go odstawiłem do garażu, nie? Ładnie idzie. No aż za ładnie nawet. No ten Western Star naprawdę dramatyczny, nie? Dramatyczny. Ale powiem ci, że kolobem dzisiaj też jeździłem. I tak jak na przykład na jakiejś tam drodze Taiga albo AMK ma problemy, bo no jest niebieski śnieg i po prostu jadą po... no wolno jadą, nie? Na niski biegu trzeba jechać, to kolobem normalnie popierdzielasz tak jakbyś jechał po zwykłym błocie. No pociągi... w ogóle wiesz co Bartek, to by było super? Gdyby było tak, że na przykład pociąg dojeżdża do stacji, a ty musisz na niego załadować towary, na przykład, nie wiem, 20 sztuk drewna, musisz przywieźć na przyczepach, przeładować. To by było też spoko, nie? O. Dobra, gdzie to jest? Tu. Nie, no tam nie. No, a w ogóle Paweł, dzisiaj ta karta przechwytująca miała mi przyjść do 20 listopada, nie? Wchodzę w Allegro, patrzę, a tam jest, że dostarczono i że ma być, że jeszcze nie jest u kuriera, nie? A w czym szczegóły przyniosą mi na jakąś tam stronę tego dostawcy, się okazuje, że z Chin dopiero leci, nie? A ja specjalnie kupiłem o tam dychę droższą, bo było napisane, że jest, wiesz, w magazynach w Polsce, że z Polski będzie po prostu lecieć i wpadnie mi to pogardą. A tu się okazało, że chyba 2 tygodnie będę musiał czekać. No chyba, że jakimś cudem jutro dojdzie. Dobra, co to jest? Cześć, zamienię do poja... 5 razy? O, zabraknie mi paliwa. Aha. No, zabraknie mi paliwa. Ale mam pomysł. No, powiem ci, że mi też, jak w przyszłym tygodniu. Nie wiem, powiedział jak wtorek nie przyjdzie ta karta, to jak już przyjdzie po tych 2 tygodniach, no to daję mu na Allegro negatywną opinię, wszędzie po jednej gwiazdce, nie? No, ej. Nie wywracamy się, okej? Co ten dźwig?
No ten dźwig wyprawia. No i oczywiście opis jeszcze sytuacji, nie? Bo tą kartę można tam ściągnąć sobie z Chin za 40 zł, z przesyłką tam za jakieś grosze, z 5 dych wychodzi, nie? A ja na polskim Allegro za 8 dych kupiłem tą kartę, licząc, że ona jest w Polsce i będzie, wiesz, 2-3 dni, nie? A tu później napisało mi, że termin dostawy 19-20 listopada. I nie wiem, może nie doczytałem, może 2001? No. Ale na pewno, jeżeli przyjdzie w poniedziałek, wtorek, bo jest jeszcze opcja, że jutro w sobotę, bo przed świętami to ci kurierzy popieprzają też w soboty, nie? I to jest niby ekspresem, to może i w sobotę przyjdzie, ale jakby przyszła, to kurna, no. Ten stacjonarny odciążony, lepsza jakość obrazu, dźwięk spoko, wszystko. No kurde, zajebiście, no już naprawdę, no chciałbym, żeby przyszła ta karta. Fajne misje tutaj są. Tak głęboko sobie leżą te graty. Żanbo! I? Załaduje czy nie? Ładuje. Nie starczy mi paliwa. Nie starczy mi paliwa, bo robiłem tą misję z samochodem i przelałem mu ten paliwo, nie? Ale dobra, robimy, najwyżej tutaj Fordzikiem przyjadę. A tu se leży, dobra. Teraz fajnie ułożyć. O. No. Bardzo zacnie. No. Pro, to jest po prostu pro. Pro takie jest do mnie. Bartek, robiłem recenzję Caterpillara, tego co można na Alasce zdobyć, a tego nowego Caterpillara jeszcze nie robiłem, bo powiem ci szczerze, no nawet nim sobie nie pojeździłem za bardzo, no bo do niczego się nie nadaje, nie?
Jego użytek w tej chwili jest żaden. Gdybym miał jakąś przestrzeń ładunkową, przyczepę, którą można coś ciągnąć, to spoko, a nim co możesz ciągnąć? Nic, tylko możesz jakąś ciężarówkę wyciągnąć z błota, albo się zakopać w kamieniach na rzece, więc... Ale Caterpillar stoi i czeka na lepszy czas. Ale jutro z młodym, jak będę siedział, to może go liznę. O, daleko, holendę, tu jest głęboko. A jak głęboko tu jest? No nie aż tak głęboko, snooker jest u góry, nie? Aha, ładowarkę. Wiesz co, ładowarkę zrobię, jak na lajcie troszkę jej poużywam. Bo na razie też nie miałem okazji tej ładowarki, tylko raz miałem okazję ją używać. Jest taki motyw, że muszę przez lewą stronę go obrócić, a ramię nie chce mi pójść się obrócić, bo muszę zrobić tak. O, widzicie? I dopiero pójdzie mi w lewo. O. Nie, na live'ie nie, co ty? Nie, co ty, ja przed recenzją to muszę tam poznać jego wady, zalety. Muszę nim trochę pojeździć i wyrobić sobie o nim zdanie. To nie ma tak, że wiesz, a to dobra, to i to. Wiesz, czasami wychodzą jakieś takie różne rzeczy. Na przykład teraz, jak trochę bandytą pojeździłem, to już sobie wyrobiłem parę zdanie o nim. I niektóre wychodzą takie rzeczy, które by ci nie wyszły od tego ze zwykłej jazdy, nie? Dobra, jestem załadowany. I trzeba się cofnąć. Usiwa taki kawał. Nie, wiesz co, teraz jest nie za bardzo, bo chcę ten kontrakt skończyć, nie? Wiesz co, Paweł, tutaj będą kontrakty, gdzie będzie trzeba tego Caterpillara używać, nie? Więc on na pewno się jeszcze przyda. Bartek nie obiecuje, może go wezmę w obrot. Bo najpierw chcę tutaj... I tak tutaj, jeżeli mi się uda tam dojechać i oddać te kartony, to i tak muszę tu przyjechać jakimś pojazdem i napękować tego, nie? Bandytę, bo ją zaraz paliwo się skończy.
Ale tak się zastanawiam, jakim pojazdem by można było na przykład tą misję, którą teraz robię, zrobić. Który pojazd byłby dobry do tego? No i tak mi wychodzi, że nie wiem, chyba Woronem, nie? To tajga. Ja nie mam podnośnika. I tutaj bandyta naprawdę jest porządny do takiego zadania. Albo tym, jak on się nazywa? Azowem. Da się jeździć Twisterem bez AWD, da się jeździć. Da się jeździć, ja nawet jeszcze jak Twister nie miał AWD, to na jednej grupie tam jakiś gość napisał, że o, jest fatalnie i tak dalej, ja mówię, co ty gadasz? I pokazałem mu przejazd Twisterem na Zimogórsku przez rzeczkę, a on mówi, na pusto to lipa, nie? A ja sobie pojechałem po kontener i z kontenerem tą samą trasę przejechałem i wtedy jeszcze nie miał napędu na wszystkie koła. I gościu mi odpisał, że rzeczywiście szacun, że rzeczywiście offroadowo jest spoko. No i szacun, że chciał się drugi raz film nagrać, nie? Dobra, do paliwa. No bandit bardzo fajnie, tylko że ja wcześniej, jeszcze paru zanim żeś przyszedł, to robiłem taką misję, w której trzeba było naprawić i natankować samochód. No i tam troszeczkę litrów mi poszło. No i teraz mi zabraknie. Bo nawet jak oddam te cztery kartony, to tam jeszcze jest jeden do wzięcia. Ciekawe, czy silnik wybuchnie, czy co się stanie. Słuchaj, on ma tak, on ma mały bak. To się zgadza, tylko że słuchaj, tylko że on na górze, zobacz tutaj, widzisz? Jest, tam jest stelaż, koło i skrzynka. A on tu normalnie ma jeszcze zbiorniki, te karnistry z paliwem. Więc on ma w baku 150 i 140 na dachu, razem 290 litrów. Więc jest, powiem ci, naprawdę spoko, nie? Dobra. Chodźcie, muszę tutaj przyjechać Fordem. No. Przeleciałem. Dajmy, dawaj, ile fabryka dała, dawaj. Pusty bieg, lecimy. O. Na pełnym gazie, na pełnym. Tu, wykręca. Aj. Ale to fakt, ten bandyta jest trochę przesadzony, bo dodali płatnego Twistera, nie Twistera, o Jezu, Western Stara 49X, a bandyta, który jest darmowym dla posiadaczy Season Passa, darmowym pojazdem, moim zdaniem jest mega, mega lepszym pojazdem od 49X. Jest po prostu zajebisty, nie? Tu się da jakoś to ominąć. Tu jest duża dziura? O. No, ten Ford ma po prostu... To jest scout, który ma najwięcej części naprawczych, zbiorników paliwa i pół zamiennych ze wszystkich scoutów. On po prostu to jest... No kozak, nie? Najlepszy scout, jaki jest w tej chwili w SnowRunnerze. Oj.
Tu mamy tak. Tak o. Głęboko tu jest. Niebezpieczny poziom. Kurde, nie przyjadę tędy. Ja. No Fordi jest zajebisty, nie? W ogóle Fordi na oponach terenowych ma specyfikacje tak jak opony błotne w ciężarówkach rosyjskich. Czyli na błocie jest doskonały, w terenie doskonały. I właściwość jego opon. Więc po prostu no wymiata, nie? O nie, nie w tym biurku mi powiedziałem. Michał, ja mam inny pomysł. Ja mam taki pomysł, że jak powiesz. O jeden. Nie. Snowrunner za niedługo się wiesz. Będzie kolejna faza w Stanach Zjednoczonych. Później będzie expansion. Faza czwarta, expansion. No i później nie wiadomo co będzie. Ale mi się wydaje, że mogłoby być tak, coś takiego, że dodadzą tryb taki hardkorowy, gdzie za benzynę musisz płacić i za części naprawcze. I wtedy jak źle na przykład jakiś kontrakt zrobisz albo się wypierniczysz, będziesz musiał jechać kilka razy i zabraknie ci paliwa, no to będziesz musiał sprzedać ciężarówkę, żeby zrobić kontrakt, nie? I to by był zajebisty tryb, mi się wydaje. Ale części naprawcze też, nie? No właśnie, hardkorowy by był, nie? No zjedź. O. No zjedź, dobra. No. No hardkorowy by był, tylko właśnie o to chodzi, że przykładowo skończysz sobie SnowRunnera, znasz kontrakty, pamiętasz jakie tam robiłeś i tak dalej. No i teraz nagle dostajesz taką opcję, żeby rozegrać SnowRunnera jeszcze raz, tylko w takim trybie hardkorowym. No nie próbowałbyś? To kurde, no jebiste to by było. Dobra, tu już przyjeżdżę, przyjadę. Dobra, gdzie to jest? Kurde, aż tam. Ty, ale holowanie do garażu, gdyby ty, kolejny dobry pomysł, gdyby tak na przykład było, że tak, paliwo płatne, części naprawcze płatne, nie ma opcji holowania do garażu, kurde, no to zajebisty typ by był. Hmm.
Tu jest ta jedna. Tu jest ta jedna paczka do wzięcia. Dobra, to ja tu muszę obrócić ten. O, tu muszę wystarczyć, czyli tutaj ten bandyta już tu niedaleko stoi. W ogóle Fordzik i bandyta to dwa z fajniejszych pojazdów tutaj stworzone, że teraz. Pogarnik dachowy. Aha, dobra, nie idzie tam, nie idzie zatankować pogarnika dachowego w ten sposób, w tym w bandycie. No, naklejki fajne są. Mi się podobają w ogóle tutaj. Te kosteczki też są fajne, nie? Piesek, tu jakieś naklejki w ogóle, nie? Tutaj Hash Driver, spoko są. Też mi się podobają, no. Nie. Aha, dobra. Oho. Dobra, mamy to. I pyk.
7 tysięcy. Kurde, sporo są takich kontrakcji. Dobra, blokada. No to weźmiemy sobie ten kontrakcik na blokadę. Dzwoni, że drzwi się zaczesnęły. Czekajcie chwilę. Mam tutaj sytuację rodzinną. Momencik, momencik. Dobra, słuchajcie, pojadę jeszcze ten kontrakcik tam zobaczyć. No i dzisiaj, bo tam Bartek prosił, żeby do północy zrobić, dzisiaj nie zrobię, bo babcia moja dzwoni właśnie, dzwoniła, że sobie tam drzwi się zblokowały, nie może do sypialni wejść, więc będę musiał skoczyć do babci i tam po prostu pomóc z drzwiami, bo ma jeszcze takie stare komunistyczne, które się zatrzaskują. No i wiecie, moja babcia 87 lat będzie kończyć teraz, za niedługo. Więc wiecie, nie ma siły, żeby coś takiego zrobić. No i ten, a ja wnuk, no to kurde co, babci nie pomogę? Pewnie, że pomogę, nie? Akurat dzisiaj jest taki dzień, że browarków żadnych nie piłem, nic, tylko kawusie, więc mogę prowadzić. Więc będę za jakieś 5 minut kończyć, może szybciej nawet. Chcę jej tam pomóc. Oj, ty. A to w ogóle jest przejazd? W ogóle przejazdu nie ma. Do wzięcia deski. Aha, tu są deski. Dobra. Słuchajcie, deski jutro na Lifeiku przywiozę. Dzisiaj, słuchajcie, Lifeika kończę, którą mamy 23.13. No to dobry ten. Jutro live o 13. Wiesz co, Bartek, nie dam rady jutro live o 13, bo ja mam w domu 6-latka i 2-latka i oni po prostu tak biegają, wariują, że no nie ma opcji, żeby po prostu byli tam spokojni, w ogóle oni po prostu szał robią i dlatego ja też live robię dopiero tak wieczorną porą, tak od 20-20.30, bo oni idą spać o 20 i potem już mam luz, nie? No, a tak jak oni mi tu biegają po chacie, to po prostu nie ma opcji, nie? Żeby coś zrobić. Dobra, słuchajcie, jutro zapraszam na Lefika, bo ja do pracy idę dopiero 26, więc jeszcze mogę codziennie Lefiki robić, a później to już będę na tym, na Discordzie pisać, w które dni będę Lefiki robić. No, więc słuchajcie, fajnie, że wpadliście dzisiaj na live'a. No i mam nadzieję, że się widzimy jutro, 20.30 startuję, może 20, nie? Może 20. No, to do zobaczyska. No i do zobaczenia na Discordzie, nie? Bo ja dzisiaj skoczę teraz do babci i za jakieś pół godziny jeszcze wejdę na chwilę na Discorda, nie? No, no to trzymajcie się też i do zobaczyska.